Dobry wieczór, moi kochani, witajcie, zapraszam was na Hate Park. Mimo że nad Warszawą szalone burze, ściana deszczu, słuchajcie, ja mam przemoczone nogi od kolan w dół, przemoczone buty, a tylko kawałeczek przyszedłem od samochodu tutaj. Na szczęście dotarł gość, jest na żywo, Tomasz Kłos, witamy bardzo serdecznie. Dotarłem, oczywiście, taki suchy. Suchy nawet. Tak. Witam serdecznie. Tomasz Kłos, czyli 69-krotny reprezentant Polski, członek klubu wybitnego reprezentanta, były zawodnik ŁKS-u, Wisły, Kraków, wymieniam tylko drużyny, z którymi zdobył mistrzostwo Polski, tak. Młodsi widzowie, dla nich to może być szok. I ŁKS był mistrzem Polski z tobą w składzie. A także takich drużyn jak OSER czy legendarne FC, Kaiserslautern. Przede wszystkim powiedz, co porabiasz na tej swojej emeryturze? Jesteś ekspertem z quizu piłkarskiego pod napięciem. Wiem, że śledzisz bacznie, co się dzieje w świecie piłkarskim, bo cały czas ręka na pulsie jest, ale co poza tym? Nie ukrywam, że tego się nie da oszukać. 20 lat spędzone w piłce zawodowej, no teraz siłą rzeczy przy tym je trzyma. Zainteresowanie oczywiście jak najbardziej jest. Interesuje mnie piłka, piłka w wydaniu europejskim, ekstraklasa. Także no, kontroluję, można to tak nazwać, co się dzieje w świecie piłki, transfery, zawodnicy i tak dalej. No, to jest coś takiego naturalnego, co człowiek nie jest w stanie nie sprawdzić, nie oderwać się od tego, nie przeczytać z rana, co się dzieje mniej w polityce, ale co się dzieje na przykład w sporcie. No to tego sobie nie wyobrażam. Oczywiście te informacje są później gdzieś tam w jakichś programach też wykorzystywane. Tu się gdzieś coś posłucha. Oczywiście nie jest człowiek w stanie wszystkiego wchłonąć podczas jednego dnia, ale na szczęście to ktoś zadzwoni, jak do kogoś zadzwonię, także te informacje są cały czas w obiegu. Ale co z tą wiedzą chcesz robić, czy raczej właśnie zostać ekspertem w studiu? Nie ciągnie cię powrót na stołek dyrektorski, przecież byłeś dyrektorem sportowym ŁKS-u w dawnych czasach, czy na ławkę trenerską albo menadżer? Zobacz, Artur Wichniarek właśnie zrobił ni stąd, ni zowąd, też niby ekspert piłkarski wyłącznie, a Rafała Gikiewicza zainstalował w Augsburgu. Tak, ale temu Arturowi jest dużo łatwiej też. No, a Artur ma nazwisko też w Niemczech, mieszka w Niemczech, na co dzień ma kontakt z ludźmi, z menadżerami, z klubami. Jest rzeczą naturalną. No, jest to, że jak była taka sytuacja, nadarzyła się, tym bardziej, że Gikiewicz, Rafał ostatnio grał w Berlinie, no na pewno gdzieś tam się spotykali. Cieszę się, że kolejny zawodnik polski będzie dalej grał w Niemczech. Troszeczkę dzisiaj to są inne Niemcy niż, jak ja pamiętam, 20 lat temu, bo kiedyś nas było mnóstwo zawodników. Dzisiaj coraz ciężej się dostać do tejże... To jest ciekawe, zobacz, mamy lewego i wydawałoby się, że jest takim ambasadorem polskości, że warto stawiać na Polaków, a jednak ubywa nas, nawet już i w drugiej Bundeslidze coraz tak, nas mniej. Pamiętajmy jedno, że troszeczkę z Niemiec, z tego rynku niemieckiego, przerzuciliśmy się na rynek włoski. Ostatnio, jak wiedzieliśmy, Majecki odszedł jest w Monako. Myślę, że ten kierunek włoski nie jest zły, ale niemiecki to był taki no trend numer jeden w tych latach, 20 lat temu, 25 lat temu, bo przecież czy Tomek Wałdoch, czy Jacek Krzynówek, czy Tomek Hajto, czy Adam Matysek, no można by wymieniać, przepraszam, bo kogoś pewnie pominę, i Radek Kałużny, i wielu innych zawodników, którzy grali naprawdę w bardzo dobrych klubach, którzy grali w Lidze Mistrzów, którzy w pewnym swoim okresie kariery byli ważnymi postaciami swoich drużyn, a dzisiaj no, jest Łukasz Piszczek, który no, jest stała forma od 10 lat kapitan, w Dortmundzie, tak, kapitan Dortmundu, oczywiście Robert Lewandowski. I tak naprawdę no, jest Rafał Gikiewicz, który odszedł, no, to jest też mocna osobowość, trzeba tak powiedzieć, bo będąc w Unionie Berlin pokazał i pokazali kibice, jak go żegnali, jak szefostwo powiedziało, że z nim umowy nie przedłużą.
Nie interesuje nas już w tej chwili, co o tym zdecydowało. Pewnie może pieniądze, może jakieś inne rzeczy. No ale najważniejsze, że znalazł się w Augsburgu, tak? I będziemy dalej śledzili jego poczynania. Dzisiaj pewnie sporo o przeszłości, bo widziałem nawet na Twitterze, jak wrzuciłem, że będziemy rozmawiać. Jest sporo pytań i zaraz do nich przejdziemy. Ja zaraz, ale ponieważ jest już pierwszy słuchacz, to zacznijmy. Zobaczmy, czy o czasach teraźniejszych, czy o przeszłych. Halo, halo, kto jest z nami? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem Przemkiem z Baruchowa. Witamy, panie Przemku. Chciałbym zacząć od pozdrowień. Proszę bardzo. Przede wszystkim pozdrawiam cały kanał sportowy Buzaora i YouTube, jeżeli chodzi o sport. Dzięki. Po drugie, chciałem pozdrowić Oksanę z Łodzi i moje ekipy z Baruchowa oraz ze Śląska. Przyłączamy się do pozdrowień. I podejmę temat, którego się panowie nie spodziewali. Dlaczego poker w Polsce jest nielegalny? O! Grywasz? Nie grywam, ale dlaczego jest poker nielegalny? Pewnie dlatego, że jakieś przepisy regulują to. Ale wiesz co, w Unii Europejskiej nie jest nielegalny. No u tak, nas jest jakoś bardziej nielegalny. No tak, no ale są pewne punkty w tym, czy można, czy nie można, decyduje dane państwo, a nie Unia Europejska. W Polsce jest tak, jak i nie inaczej i no, ja, ani ty, ani nikt, nawet pan tutaj, który dzwoni i pyta, nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć i myślę, że możemy tylko czekać. Ja po prostu chciałem podjąć dyskusję, ponieważ od momentu, kiedy zdelegalizowano poker w Polsce, nikt nie chce tego podjąć. Tego tematu. Ja powiem tak, że ja na przykład bardzo lubię w pokera zagrać, ale gram dwa razy w roku, absolutnie w mieszkaniu jednego kolegi. To jest grupa przyjaciół, dziennikarzy, spotykamy się i zawsze się spotykamy, to jest takie albo jajeczko pokerowe, albo wigilia pokerowa, tam z czekoladowymi Mikołajami, z prezentami, każdy coś przynosi, coś do jedzenia, co albo sam zrobił, albo przynajmniej kupił. I ten kolega, który jest gospodarzem i on tam grywa online, turniejowo, jest tak zawsze spanikowany. Ja, ponieważ wiesz, wszystko, gdzie jestem, każda moja aktywność na Twittera, ale że gram, że on mówi absolutnie nie, póki tu gramy, nie możesz, bo będzie wjazd na chatę. Ja mówię, jaki wjazd? Przecież my tu nie gramy na pieniądze, my gramy sobie dla przyjemności. Wiesz, no jest naprawdę, to środowisko jest mocno spanikowane. Opowiadają sobie, jak to tam ktoś też prywatnie gdzieś na działeczce i ktoś pod... Ja nie mówię też, że nigdy nie grałem, ani nie gram rekreacyjnie. Ja mówię, że nie gram tak online. Zawodowo, tak, oczywiście, jak najbardziej, że nie, ale tak to wiadomo, to jest też jakaś adrenalina, to jest coś, rywalizacja i to gdzieś tam no, też daje możliwość pokonania innego. Oczywiście, jeżeli by miały wchodzić w to bardzo duże pieniądze, no to tak. Wiadomo, to już jest zawodostwo, to już jest naprawdę pewnie jakieś, nie wiem, jakieś trzeba mieć do tego odpowiednio nauczony być, bo to jak chyba każda gra, no trzeba dobrze do takich gier się przygotować i przede wszystkim doświadczenie. No. A tak jak my sobie gramy, byśmy grali towarzysko, no to jest tak. Nic szkodliwego. No właśnie, to jest forma spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi. To pewnie powinno być dozwolone, ale też czytałem chyba ostatnio, gdzieś był wywiad z jakimś Polakiem, który ciężkie pieniądze zarabia, jest w ogóle czołowym graczem. Piłkarz ręczny były w Wiwy Kielce. W Makao, były piłkarz ręczny, który... Kalinowski, dobrze mówię? No ja też to czytałem, i powiem szczerze, że byłem pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem. Mieszka on w Moskwie, nie może do Polski przyjechać. Też zastanawia się, dlaczego w Polsce nie może, to jest zakazane, bo to jest jako tam wykroczenie w Polsce, a on jeździ do Makao. I czytałem ten cały artykuł, tak, powiem szczerze, że to jest coś niesamowitego, bo tam czekają, jak przyjedzie jakiś milioner z Chin i miliarder, przepraszam, i wcale to nie jest powiedziane, że on dobrze gra w pokera. On po prostu nie ma na co tych pieniędzy wydawać. Chce się tylko pobawić, czekają, aż się zapraszają do gry. Tak. Tam było też w artykule napisane, że 40 godzin najdłuższa gra trwała. Bo nie mógł odejść od stołu. Po 12 godzinach można na godzinę, na chwilę odejść. Także odwodnienie i z tym związane. Ale pierwszy raz, jak przegrał milion, to był bardzo załamany. A później, jak już przegrał 3 miliony dolarów, to mówi, gdzieś błąd zrobiłem. Tak. Jerzy nam analizował tą swoją
grę i stwierdził, nie, dużych błędów nie popełniłem. Rzeczywiście, fascynująca historia, bo właśnie tam dowiadują się, że ktoś ma przyjechać, tak jakiś milioner, miliarder, puścić trochę kasy, to ci wszyscy topowi gracze właśnie wtedy tam przyjeżdżają. Dostajemy SMS-y, i strasznie ciężko dostać miejsce przy tym stole. No i siedzą przy tym stole, a on nie przychodzi, nie przychodzi, nie przychodzi, więc trzeba czekać, 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 zrzucać, grać, mieć trochę kasy, tak jak on już w końcu przyjdzie, żeby go oskubać. Ciekawa historia, natomiast jest jakieś silne w Polsce lobby pokerzystów i niech ono lobbuje. Wiem, że wśród posłów też były jakieś akcje takie, żeby w ustawie zmienić tą ustawę i tak dalej, to no to czekamy, zobaczymy, co się zrobi. Jak mówię, ja tylko z przyjaciółmi, to tak jakbym nie mógł na mecz się umówić ze znajomymi, obejrzeć meczu, bo ktoś by uznał, że to jest nielegalne w większym gronie. Ale już zostawmy temat pokera. Czy jest z nami kolejny widz, słuchacz? Jeszcze nie ma. O, idealnie. To chciałem ci powiedzieć, bo chciałem powiedzieć na początku, tylko ponieważ ktoś dzwoni, no to nie chcę go trzymać, że jak ja myślę, Tomasz Kłos, i o twojej karierze, to i zamykam oczy, to po pierwsze, widzę twoją interwencję w meczu z Ukrainą. Masz to, że to ludzie do ciebie mówią. Tak, słuchaj, większość. To, z tego chyba najbardziej. Ukraina, pamiętają. Kijów. Ja nie wiem, czy to teraz, wiesz, było podsumowanie stulecie PZPN-u, czy to w ogóle nie była najbardziej niesamowita interwencja obrońcy w historii polskiej piłki. Nożycami wybić z pustej bramki błąd. Pamiętam, Wałdoch, Dudek się jakoś nie dogadali. Do pustej bramki Zubow strzela, ty wybijasz. I to jest przystanie 1-1. Tak. W Kijowie, początek eliminacji i to był mecz, który też tak na to patrzysz, że was zbudował, tą drużynę Engela, potem gole Olisa Debe, wiadomo, niesamowite. Ale gdyby wtedy objęli prowadzenie, wiesz, to w ogóle mogło się skończyć nawet brakiem awansu do mundialu. Ja powiem tak, nam na pewno takie wiatru w plecy dał mecz z Rumunami. Dwa tygodnie wcześniej graliśmy mecz taki ostatni sparingowy w Bukareszcie z Rumunią, z którymi remisowaliśmy 1-1, choć praktycznie do 80 minuty prowadziliśmy 1-0, wtedy to pierwszą bramkę właśnie Oli, to był debiut Oliego i od razu pierwsza bramka. No i co? No i jechaliśmy do Ukrainy na pożarcie. Generalnie byliśmy świadomi tego też, że jeżeli ten mecz przegramy, to może paru z nas polecieć i trener też poleci, bo było grono ludzi, którzy tylko czekało, żeby... No tak, bo wcześniej było 500 minut bez bramki, prawda? Oczywiście, tam liczyliśmy. Paweł Kryszałowicz w Szwajcarii strzelił jedną bramkę, jak przegraliśmy z Holandią, 1-3. No ale to w naszej sytuacji, można powiedzieć, takiej im bliżej eliminacji, nie poprawiło na pewno psychologicznie. A ten mecz pokazał w ciężkich warunkach, że jednak ta drużyna się zbudowała w ciągu tak naprawdę paru dni, bo każdy z nas był świadomy tego, że no, może nas nie być tu już w następnych meczach, może być inny trener, może mieć inną wizję i nikogo chyba by to nie zdziwił, a tym pierwszym meczem pokazaliśmy, że to jest dobry początek, aczkolwiek nie można popadać w samozachwyt, bo to był początek, aczkolwiek my w tej grupie byliśmy postrzegani jako drużyna numer 3, czyli tak, po Norwegii jeszcze. Tak, Ukraina, Norwegia i Polacy. Okazało się zupełnie co innego. Internauci tu na czacie pytają, czy ty trenowałeś jakieś sztuki walki, że w ten sposób akurat interweniowałeś, czy miałeś jakieś coś za sobą? Nie, ja powiem szczerze, tak jak wspominam to, ja troszeczkę zaryzykowałem w tej interwencji, dlatego że Zubów, jak już minął Dudzia, to było jedno wyjście. Wzdłuż linii stał Szewczenko. Zrobiłem balansem ciałem, niby że w stronę Szewczenki, i poszedłem do bramki. Nie wiedziałem, czy on górą, czy dołem strzeli. No akurat strzelił tak, trochę go sprowokowałem do tego strzału w kierunku bramki, bo jeżeli robisz ciałem ruch na prawą stronę, no to już blokujesz Szewczenkę. Tak jest za twoimi plecami. No a on się troszeczkę połakomił i z fałsza chciał to strzelić. No udało mi się tą piłkę wybić, a masz rację, to była sytuacja w meczu taka bardzo, bardzo istotna, bo później strzeliśmy drugą, trzecią bramkę, niewykorzystany rzut karny. Tam była chyba jedna sytuacja, ale my bardzo dobrze to już później kontrolowaliśmy i powiem szczerze, tak naprawdę Ukraińcy chyba im w głąb bardziej meczu, tym bardziej byli tak
Bezradni. Pamiętam, że wtedy Michał Liskiewicz mi powiedział, że on siedział z oficjalami ukraińskimi i po prostu popatrzył na nich po tej interwencji i tak patrzył, jakby im odcięło tlen. Tak, tak. Oni zrozumieli wtedy, że nie da się wygrać tego meczu. Tak, tak, nie wiem, czy Ukraińcy... No tak jak mówili o Jurku, piłkarze Milanu, że po tym, jak te dwa strzały, tak, Szewczenki w ciągu sekundy obronił, to chyba Crespo potem mówił, że nie, no wiedzieliśmy, że jest... My tych karnych nie wygramy. Już jest po meczu. Niepowołanie przez Pawła Janasa i to, jak to przeżyłeś. Przede wszystkim powiedz, czy to jeszcze ile to było? To było 14 lat temu. Tak. Czy to jeszcze w tobie siedzi? Czy jak o tym sobie pomyślisz, co wtedy się wydarzyło? Bo oczywiście Jerzy Dudek, Tomasz Frankowski, Tomasz Rząsa i ty. Czterech gości, którzy grali właściwie we wszystkich meczach eliminacyjnych, prawie, tak? Tomek 7 bramek strzelił, Franek, tak? I jak to w ogóle, po pierwsze, czy dziś jeszcze to w tobie siedzi, ta, czy to dalej patrzysz, że to jest niesprawiedliwe? Ja powiem tak, tyle razy już na te pytanie odpowiadałem, ale powiem tak, no to będzie się działo, bo to jest coś, czego, co uważam, że zasłużyliśmy na to, a nam to zabrano w niewytłumaczalny sposób do dzisiaj. Oczywiście czas troszeczkę leczy rany i gdzieś tam człowiek stara się inaczej już do tego podchodzić, no ale to zawsze gdzieś tam będzie się działo, bo ktoś, do czego się dąży, na co się bardzo ciężko pracuje, to tak zawiera. I to najgorzej wtedy bolało. Byliśmy oczywiście z chłopakami, ale ja wiem, co było w 2002 roku, jak trener Engel nie powołał Tomka Iwana. Coś gdzieś tam uszło powietrze, coś, bo jeżeli osoba, która jest ważnym elementem układanki u trenera wtedy w reprezentacji, gdzieś tam nie jedzie, troszeczkę uchodzi powietrze, to jest taka szpilka wbita w balon i to powietrze, wiecie, powoli zaczyna uchodzić. Myślę, że tam też tak było, bo słyszeliśmy opinie swoich kolegów. Oczywiście głośno się tego nie mówiło, ale no i mecze później, i atmosfera w drużynie pokazała, że nie było dobrze. Zresztą reakcja Maćka Skorży Był asystentem Janasa. Tak, po niepowołaniu tego, no była bliska temu, że Maciek chciał po prostu zrezygnować, tylko chyba przez tam namówienie przez trenera, przez prezesa Liskiewicza Maciek tam pojechał, bo sam się z tym też nie zgadzał, no ale to trener podejmuje takie decyzje i obojętnie, czy ktoś mu podpowiadał, czy mu ktoś nie podpowiadał, on to bierze na garba. Co później było, no to tym garbem wrócił. Bo rozumiem, że dodatkowo pewnie waszą frustrację budziło to, że, no tak jak to się wtedy mówiło, że nie jedziecie z powodów sportowych, tylko bo muszą pojechać ci, co muszą. Tak trochę to rozwala drużynę, gdy ale wiesz, nie wiem, co to znaczy, Michał, że ci, co jacyś, muszą, bo co? Czterech zawodników, no, którym bardziej pasuje, żeby pojechali, tak? Ale bo co? No bo są różne układy, tak? No dobrze, no to teraz to tak, no jeżeli tak, no to teraz to rozumiem, tylko ja też nie mogę mieć pretensji do tych zawodników, że oni jadą, bo każdy chce jechać. Nie mówię o pretensjach do zawodników. Ja rozumiem, no ale to już trener wie najlepiej, co wtedy zrobił, dlaczego taką decyzję podjął, nigdy tego nie wytłumaczył i to chyba jest takie słabe, bo to będąc trenerem reprezentacji i chowając się za kotarę, za plecy kogo innego, to nie świadczy o tym dobrze i to myślę, że oprócz tych zawodników, którzy nie pojechali, którzy też mieli jakiś żal, pamiętajmy, że Jurek chyba rok wcześniej Ligę Mistrzów zdobył, co podstawowym zawodnikiem był, zresztą chyba każdy z nas w większości meczy grał, byliśmy na zmianę kapitanami tej drużyny. Poniekąd też niektórych zawodników do tej reprezentacji wprowadzaliśmy, akceptowaliśmy, troszeczkę pomagaliśmy jako doświadczeni zawodnicy, a tu później taka historia się wydarza. No, nie życzę tego żadnemu zawodnikowi. A tylko na koniec, czy to prawda, że rzeczywiście ty się o tym dowiedziałeś, nikt wcześniej nie zadzwonił, tylko nie. Z telewizji, z tej prezentacji pamiętnej w Polsacie. Tak, ale ja to jeszcze byłem w tym momencie, kiedy miało być od wtorku, to był chyba poniedziałek wieczorem, ja po południu jechałem z Krakowa do Łodzi, czy do Łodzi chyba jechałem przepakować się. I się w połowie drogi dowiedziałem i zawróciłem.
powie drogi, że ktoś, do mnie ktoś do mnie zadzwoni i mówi, ty Jurek nie jedzie. Ja mówię, co ty gadasz? No i tam 5 minut później dzwonią mi, ty, ale ty też nie jedziesz. No i to zatrzymałem, powiem szczerze, zatrzymałem się na parkingu i tak troszeczkę tak mocniej człowiek pooddychał, bo tak naprawdę no, nie wiesz, o co chodzi, czy ktoś żartuje sobie, czy sobie jaja robi. I dopiero z tatą chyba rozmawiałem, tata mówi faktycznie, że taka sytuacja, wróciłem i powiem szczerze, ciężki wieczór, no ale cóż, jeszcze dzień wcześniej Maciek dzwonił z Korża i mówił, że normalnie, że jedziemy i tak dalej. No, no to można powiedzieć sławetna noc z niedzieli na poniedziałek. Co tam się wydarzyło, no to... Tak, abyśmy się kiedyś dowiedzieli. Jeszcze pewnie wrócimy, bo widzę, że jest dużo waszych pytań na ten temat. Ale proszę bardzo, kolejny słuchacz, widz. Halo, halo. Halo, halo, dzień dobry. Czy słychać mnie? Słychać, prosimy. Dzień dobry, cześć wam. Tutaj cześć. Karol z Warszawy. Cześć Karol. Panowie, no ponieważ to jest hejter, więc tutaj kolega mi przed chwileczką pokazał tweeta i chyba Michał miałeś tam lekką wtopę ostatnio z jedną z dzielnic warszawskich. A tak się akurat układa, że ja teraz dzwonię z warszawskiego Brudna, więc chyba tam Michał przez... pomyliłeś, tak? Także Brudno przez Ukradkowany. Tak, tak, przepraszam, dyslekcja. Ja jestem, wiesz. Nie ma problemu, chciałem to naprostować. No i też panowie, mam taką prośbę, bo chciałem też pozdrowić tutaj chłopaków z grupy Owoc Liczy, ponieważ oglądamy was, więc też tutaj pozdrawiam chłopaków z Owoc Liczy. Pozdrawiamy serdecznie. I jednocześnie chyba do was się dodzwonił przed chwilą jakiś troglodyta, jego również pozdrawiam. Chciałbym pozdrowić wszystkich, dla których Polska, pozdrawiam Polska, nie Niemcy, nie Bruksela jest najważniejsza. Po prostu. Natomiast przechodząc już do meritum, panowie, no... Tak naprawdę tutaj do naszego gościa dzisiaj, do Tomasza Kłosa, mam takie pytanie, ponieważ no, tutaj grałeś, Tomku, w wielu klubach tak naprawdę na zachodzie, widziałeś, jak się buduje te, no tak naprawdę, może nie duże marki, ale czy Oxer, czy Kaiserslautern, uważam, że no to były takie dość duże, znaczące kluby. I chciałbym to odnieść do tej sytuacji w Polsce, jaką mieliśmy z Legią Warszawa parę lat temu, gdzie była fajna drużyna, fajny zespół, fajnie to marketingowo zagrało. No ja też pamiętam taki moment, gdzie mówiło się, że jak wejdzie polska drużyna do Ligi Mistrzów, no to odskoczymy na wiele tych lat. No stało się tak, że Legia zagrała w tej Lidze Mistrzów, tak naprawdę wszystko było to spięte. No i niestety, no była, wszystko to gdzieś tak naprawdę teraz się pogubiło. Oczywiście była zmiana właściciela, były inne problemy, ale chciałem się spytać, czy tak naprawdę porównując to, tak jak jesteście teraz obaj panowie w środku, w centrum, w środowisku, to gdzie zostały popełnione te błędy, porównując też do tego, tak jak Tomasz Kłos wcześniej grał w tych klubach. Tak naprawdę co zawiodło, co było nie tak i gdzie ta Legia popełniła błąd, aby taki błąd, który no nie pozwoli skorzystać z tego awansu do Ligi Mistrzów i gdzieś tam kolejne profity wyciągnąć w kolejnych latach. Przypomnę, że wtedy niektórzy, bo nie wszyscy, niektórzy unikali, ale niektórzy nazywali Legię polskim Bayernem. To znaczy, że ona się stanie, że tak ucieknie jak Bayern całej Bundeslize, że już będzie ją stać, żeby wyciągać gwiazdy ze wszystkich polskich klubów. Tak się nie stało. No, te zmiany właścicielskie, myślisz, zadecydowały? Ja myślę, że na pewno no, zastopowanie czegoś, co zaczęło się sprawdzać, spowodowało to, że przyszedł właścicielem, został jednoosobowym pan Dariusz Mioduski. On zdecydował, kogo zatrudnia, w jakim kierunku pójdzie. Zatrudnił trenerów, którzy byli za to odpowiedzialni. Wiemy o tym, że no, z tymi trenerami różnie było, tak? Różne koncepcje, różni zawodnicy poprzychodzili. Później się okazało, że kolejny nowy trener przychodzi, znów tych zawodników nie chce, chce zupełnie innych. I to budowanie drużyny nie polega na tym, żeby jeżeli bierze się jakiegoś trenera i kupuje się mu 5 zawodników i później nie daje mu się pracować. Oczywiście Legia jest takim klubem, że tam nie ma czasu na czekanie. To jest inna rzecz i to, do tego musimy się przyzwyczaić, ale w końcu postawili na Vuko. Vuko dostał szansę. Też głośno się mówiło, że w tamtym roku, że mistrzostwa nie wywalczył.
to, że jako minus, ale okazuje się, że to można traktować jako doświadczenie. Ten rok zupełnie co innego pokazał. Praktycznie w następnym meczu z Krakowią można przypieczętować już sobie tytuł mistrzowski. Nie popełniono tego błędu, co w tamtym roku, i na razie to idzie w dobrym kierunku. Pamiętajmy też, że no, żeby żyć, trzeba sprzedawać. Troszeczkę finanse są w innym miejscu teraz. W tamtym roku mówiło się, że jeżeli do pucharów nawet Europy Legia awansuje, no to są jakieś odpowiednie apanaże, pieniążki za to i tak dalej. To pewnie ujmowano też w budżecie, bo nikt nie spodziewał się, że Legia nie awansuje. Okazuje się, że oprócz tego jeszcze pandemia, sprzedaż Radka Majeckiego, no to gdzieś tam ten budżet podratowała. Zobaczymy, co będzie dalej. No, powoli przedłużono teraz o 2 lata do 2022 z WUKO kontrakt. Uważam, że bardzo dobre posunięcie, pozwolenie pracowania Wukowiczowi i Markowi Saganowskiemu jako, nie wiem, asystentowi czy współasystentowi w Legii powoduje, że no, widać, że ta Legia się rozwija, tak? Miejmy nadzieję, że młodych zawodników jeszcze więcej będzie do Legii wchodziło, bo mamy teraz przez ostatni rok Karbownik wystrzelił, być może niedługo Piotrka Włodarczyka syn, może Piotrka Mosura, bo gdzieś tam zaczynają trenować z pierwszą drużyną i to idzie w dobrym kierunku. I trzeba, słuchajcie, uzbroić się w cierpliwość. Niestety polska piłka nie jest piłką niemiecką, francuską, gdzie przychodzi prezes i dycha euro wykłada i dobra, kup sobie tego, kup sobie tego. Nie, my czy kluby dzisiaj na poziomie polskim muszą sprzedawać zawodników, żeby funkcjonować. Oczywiście marketing jest ważnym aspektem, ale powiedzmy sobie szczerze, marketing może w dwóch, trzech klubach daje jakieś tam duże przychody, tak? A wreszcie nie. No, nie wiem, ile jest klubów takich jak Warszawska Legia. Jest Lech Poznań, była zawsze też Wisła Kraków. No, nie obrażając nikogo, tak? No, ale trzeba patrzeć, jak to wszystko realnie. Budżety Legii, nie wiem, jaki jest teraz, był nawet budżet, ale Legii za prezesa Leśniodorskiego był chyba 200 milionów. No tak, jeśli się nie mylę, wtedy jak Liga jeszcze była. Tak. No, dzisiaj Madison, myślę, że 100 nie ma milionów, no, ale, tak. Ale no, nie mniej grzebać w finansach. Ja tylko dodam, że tutaj pełna zgoda z tobą. Ja myślę, że w ogóle to było tak, że jeśli jutro będziemy gratulować Dariuszowi Mioduskiemu Mistrzostwa Polski, punkcik tylko jest potrzebny, ale to też trzeba powiedzieć, że on się uczy na własnych błędach. Oczywiście, tylko, że on te błędy popełniał, tak, na żywym organizmie. No, największy zatrudnienie jako trenera gościa, który nie był trenerem, tak, Romeo Jozaka. I tutaj mieliśmy klasyczny, przychodzi człowiek z Bałkanów, to ściąga, zaciąg jest z Bałkanów, potem Klafuricz. Przychodzi Sapinto, ściąga, nagle trener, zaciąg z Portugalii, Hiszpanii i tak dalej. Potem trzeba i tak dalej, i tak dalej. Więc ja, no, się tak zastanawiałem, ściągając trenera Sapinto, oczywiście, no jako piłkarz to ten, ale jakbyśmy spojrzeli w jego kartotekę, w jego CV, to gdzieś tam on chyba więcej jak roku nie zagrał w żadnym klubie. Tak, nawet całego roku, ale pamiętajmy, że oprócz tego, że trenera ściągasz, to jest następna rzecz ważna. Bierzesz, ściąga zawodników. I pamiętajmy, teraz tak, ściąga zawodników, coś nie idzie tak, czy to jest niedogadywanie się, czy to ma swoją filozofię, czy nie ma chemii między nimi zawodnikami, bo też o tym było słychać, to później masz na utrzymaniu 5 zawodników, którzy nie uczą się języka, nie umieją języka, bo ja wiem, jak to było za granicą. Za granicą, jak nie znałeś języka, to przychodził trener po 3 miesiącu i mówi, słuchaj, ty po treningu nie idziesz do domu, tylko jest lekcja języka niemieckiego i musisz się uczyć. I to ty przychodzisz do danego kraju i tobie powinno zależeć, żeby dobra była komunikacja. Grając tym bardziej w takim klubie jak Legia Warszawa, musisz te podstawowe zwroty w meczu ten znać, bo tutaj każdy punkt, każda stracona bramka jest bardzo źle odbierana przez kibiców, przez zawodników i przez prezesów, czyli przez włodarzy, bo tutaj tak jak w Niemczech, w obecnej chwili w Polsce Legia Warszawa, to ich interesuje tylko mistrzostwo i nic innego się nie liczy. Tak. Kolejny widz jest z nami, prosimy bardzo. Dzień dobry. Witamy. Mam pytanie do pana Michała.
Do mnie. Bo ogólnie jesteśmy na kanale sportowym. Dlaczego koszykówka jest tak bardzo pomijana? Wiesz co, no bo nie mamy ekspertów od koszykówki. Mamy tylko, że tak powiem, kibiców, fanatyków. Ja na przykład bardzo lubię. I widziałeś, raz zrobiliśmy taki dzień z koszykówką. Kip Depita zaprosiliśmy i przymierzamy się, żeby ponownie znaleźć, może jak już będzie restart NBA, to żeby znów zaprosić jego i jakiegoś gościa. Bardzo bym chciał na przykład młodego polskiego koszykarza z reprezentacji. Przymierzamy się. Nie chcę ogłaszać jeszcze w tym momencie, ale jest taki ambitny plan, więc troszeczkę więcej kosza, natomiast no najchętniej... Według mnie PLK jest strasznie pomijany na tym kanale, a powinno być promowane coraz bardziej i ogólnie koszykówka jako sport. No, zobaczymy, to wszystko zależy od widzów, tak? Jesteś pierwszym, który się domaga koszykówki, jakby było was więcej, no to wymuście na nas, chętnie bardzo zaczniemy więcej gadać o koszu, no tak najchętniej... Teraz jak chcecie koszykówkę, piszcie JD. Piszcie? JD. A, JD na czacie. Dobra, okej. Okay. To znaczy jest dobrze. Jest dobrze. Piszemy koszykówkę. Znamy się, nie podpuścisz nas, ale okej. Okay. No, ale czemu? No bo gdzieś widziałem inne użycie JD związane z niejakim disem. No to i tak... pan Michał wtedy ma złe myśli co do tego skrótu. No właśnie, bo już wiadomo. Niektórzy mówią, że jebać disa jeszcze, ale to tak średnio. I chciałbym pozdrowić ekipę Światłowód. I dziękuję i liczę na koszykówkę. Do widzenia miłego wieczoru. Ekipę Światłowód z przyjemnością możemy pozdrowić. Są pytania, widzę na czacie, o twój mundial, na który jednak pojechałeś. I tutaj Absolut na przykład pyta. Panie Tomaszu, czy według pana Jerzy Engel miał możliwości i potencjał w waszej drużynie, by w przerwie meczu z Koreą zmienić taktykę i jednak wygrać ten mecz? Między innymi ty wszedłeś za Tak, wszedłem za kontuzjowanego Jacka Bąka, bo jego plecy coś mu wtedy strzeliło, ale ja uważam, że splot wydarzeń, który się w ogóle potoczył przed tym mundialem, dzień przed meczem też, bo pewnie dużo osób też o tym nie wie, że od godziny drugiej do godziny trzeciej czy czwartej kibice głośno krzyczeli, nas wybudzili pod hotelem i śpiewali, dopingowali Koreę. No i tak naprawdę, oczywiście to nie jest żadne wytłumaczenie, bo w tym meczu byliśmy słabsi i przegraliśmy zasłużenie. Tak trzeba sobie powiedzieć, bo tak było. My mieliśmy przeskakiwać Koreańczyków i właśnie w tych powietrznych pojedynkach, stałych fragmentach wygrywać. Okazało się, że to oni nas przeskakiwali, byli szybsi, zwrotniejsi, dużo ruchliwsi. Dlatego to ten mecz przegraliśmy. Oczywiście nie wyobrażaliśmy sobie, że ten mecz się akurat tak potoczy. Pamiętajmy też, że to są takie niby małe niuanse, ale później jak się to wszystko zbierze do kupy, do kosza jednego, to okaże się, że nie byliśmy na mistrzostwach przez 16 lat. Żaden z naszych zawodników nie miał takiego doświadczenia. Jedynymi, którzy byli na Mistrzostwa Świata, to był trener Żmuda, asystent i Józi Młynarczyk. I oni nam mówili, wpajali, panowie, to jest co innego, to nie są takie mecze, jak wam się wydaje, to nie są takie mecze nawet jak z Ukrainą, który wygraliście pierwszy mecz w eliminacjach. To nie jest mecz, który wygraliście 3-0 z Norwegami, pieczętując sobie awans do tychże mistrzostw. To jest zupełnie co innego. Wyjdziecie, zobaczycie, co tam są bębny, tam będzie szał, pamiętajcie, że to jest gospodarz imprezy. No i parę dni przed meczem, jak to usłyszeliśmy, troszeczkę to nastawienie się zmieniało, ale do samego końca nie wierzyliśmy w to, że coś może nam przeszkodzić, żebyśmy przegrali, bo byliśmy tak naładowani dobrą energią, tak czekaliśmy z niecierpliwością na ten pierwszy mecz. No tutaj płyta wszystko i zielona murawa zweryfikowała. Byliśmy po prostu słabsi i ten mecz zasłużenie przegraliśmy. Bo wiesz co, to jest ciekawe, bo dzisiaj tamta wasza drużyna, no zwłaszcza przez starszych widzów, którzy pamiętają, którzy to przeżywali na żywo, jest tak lubiana, że w rankingach, wiesz, tu Euro 2016, tu drużyna z Lewandowskim, Błaszczykowskim, wiesz, i tak dalej, a ludzie was bardzo cenią i lubią.
za ten charakter wasz niesamowity. I kiedy sam robiłem takie ankiety i pytałem, która porażka najbardziej boli mundialowa, no to no wiesz, czy z Ekwadorem, czy z Niemcami, czy na Euro nawet, tam nieudanych Euro. I dla mnie największą traumą było porażka z Czechami, odpadnięcie z turnieju we własnym kraju. Ale wiesz, bardzo dużo ludzi mówi, a nas najbardziej boli porażka tam w Korei, bo to było pierwszy raz i to była taka drużyna, pamiętasz, z takim charakterem, tacy, wiesz, wszyscy byliście tak, tacy. Że była tam każdy jeden za drugiego by poszedł w ogień, tam nie trzeba było długo nikogo namawiać, w każdym meczu. I tam przede wszystkim to, co było najważniejszego, trener przygotowywał nas 9 miesięcy, miał tyle czasu. Różnie to wychodziło, mieliśmy porażki, pierwsza porażka z Hiszpanią, później niezły mecz na otwarcie z Saint-Denis, przegrany 1-0 po rykoszecie, ale to już był dobry mecz, to już były takie oznaki, że może coś z tego będzie, później znów wszystko słabo, no ale od męki, od bólów się rodzi drużyna. Później już była taka sytuacja, już po tym meczu pierwszym z Ukrainą wygranym, mieliśmy coś takiego, że była 11, ale tak naprawdę trener nam pokazał i byliśmy tego świadomi, że ta 11 to kończy się u nas na 22 zawodniku. I zmiennik niejednokrotnie jeszcze dawał coś więcej tej drużynie. I u nas nie było czegoś takiego, że ktoś się gniewał, ktoś się denerwował, że nie grał, czy był na trybunach, bo było 18, bo w następnym meczu on wchodził. Często było tak i grał od początku. I to myślę, że charakteryzowało tą drużynę, że jeden za drugiego poszedłby w ogień. Jeżeli byłeś 18, mogłeś na następnym meczu być pierwszy. I to każdy w to wierzył i zwiększało to jeszcze więcej rywalizację. Przecież my przyjeżdżając, jak były powołania 2 tygodnie przed zgrupowaniem, to naprawdę, to może trochę takie dziecinne, śmieszne, ale jak już były powołania, to telefony między klubami, mieszkaliśmy tam, czy to w Niemczech, czy tam ktoś we Francji, czy jeszcze kto indziej, czy w Polsce, rozmawialiśmy, kiedy przyjeżdżasz, bo zgrupowanie od niedzieli, a czy możemy już spotkać się, porozmawiać, bo tak za sobą tęskniliśmy do tych treningów. Często było tak, że przyjeżdżaliśmy w niedzielę i już wieczorem na przykład sobie graliśmy sami w siatkonogę, mimo że to nie był, jeżeli ktoś mógł, nie miał meczu w niedzielę, tylko w sobotę, to już byliśmy na zgrupowaniu w niedzielę, graliśmy w siatkonogę, żeby z sobą tylko przebywać. Tak. A propos tego przebywania ze sobą, prawdziwe to jest ktoś podobno z waszej drużyny, już nie pamiętam, kto powiedział o różnicy między obecną reprezentacją a tamtą, że jest taka, że jak się kadra przyjeżdża do hotelu, wasza, znaczy wasza jak przyjeżdżała do hotelu, to pierwsze pytanie było po wejściu, gdzie jest Barek, a obecna, jakie jest hasło do Wi-Fi i każdy tutaj sam sobie się łączy. Tak, i siedzi. Ale w tamtym czasie akurat mieliśmy w Konstancinie zgrupowania do trenera Engela przed tym, także tam nie było w ogóle Barku, także to akurat jest nieprawda. A, okej. Zweryfikujemy, mam jeszcze jedną fajną anegdotę do zweryfikowania, ale jest z nami kolejny widz. Halo. Dobry wieczór, panowie. Janusz Łap z tej strony dzwoni. Witamy serdecznie. Przepraszam z góry pana Tomka, ale hejterskie pytanie będzie skierowane wyłącznie do Michała. Do mnie? Słuchaj, Michał, dlaczego eksperta twojego programu o Formule 1 z Gerwazy Cugowski, Cezary Gutowski, przepraszam. Tak. Ten człowiek, moim zdaniem, ma bardzo mało profesjonalne podejście do tego sportu. Nie potrafi wytrzymać 5 minut bez wypowiedzenia nazwiska Kubica. Doszukuje się wszędzie spisków, jest mało rzetelny, nie potrafi wchodzić w dyskusję, bo to od razu kończy się banem na jego kanałach społecznościowych, dyskredytuje wszelkie inne sporty motorowe niż Formuła 1 i do tego po prostu, no niestety, ciężko się go słucha, tak? On bardzo szybko mówi i ciężko jest po prostu czasami go zrozumieć. Ja uważam, no, że to nie jest najlepsza osoba do takiego programu, a przecież dziennikarzy w Polsce znających się lepiej, moim zdaniem, na sportach motorowych jest naprawdę dużo. Chociażby, nie wiem, taka pierwsza trójka z brzegu, nie wiem, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński, Krzysztof Woźniak z Motowizji.
Nie lepiej byłoby kogoś z tego grona zaprosić do pole position jako całego eksperta? A ja osobiście Czarka Gutowskiego uważam za jednego z dwóch najlepszych obok Mikołaja Sokoła i nawet powiem ci, że miałem kiedyś przyjemność z nimi oboma w jednym programie prowadzić, zadawać im pytania, tak oni opowiadali o Formule 1. Jego wiedza jest ogromna, Czarka. O tym się przekonałem wielokrotnie, kiedy jeszcze był moją konkurencją. Ja jeździłem na Grand Prix i po prostu widziałem, jak on jest nawet traktowany przez innych kierowców, zwłaszcza przez Roberta Kubicę, który po prostu się jego pytał. Była rozmowa z dziennikarzami, a on potwierdzał jakieś swoje informacje u Czarka i u Mikołaja. Ja bardzo go też cenię jako eksperta i mi się z nim po prostu fajnie gada. Jestem takim kibicem Formuły 1. Okej, to, że on dyskredytuje inne dyscypliny, są tacy, którzy siedzą tylko we własnych. Ja jestem otwarty na Formułę 1, na koszykówkę, na siatkówkę, zwłaszcza jak gra reprezentacja, a właściwie głównie jak ale gra. Przepraszam, Michał, że ja ci wejdę słowo. Nie, tutaj nie chodzi o inne sporty niż Formuła 1, typu właśnie koszykówka, piłka nożna, tenis i tak dalej. Nie, chodzi tutaj o inne sporty motorowe. To jest jednak bardzo szerokie spektrum, tak? To nie kończy się na Formule 1. Mamy na przykład MotoGP, mamy na przykład Mistrzostwa Świata, Endurance Ride'owe, Mistrzostwa Świata i tak dalej. O tak. To mi chodzi, tylko to chciałem sprecyzować. Znaczy wiesz co, dodam tylko tak, że to jest program o Formule 1. Eksperci, których wymieniłeś, są świetni, ale oni są w 11, tak? I myślę, że fajnie jest mieć wybór, że możecie sobie obejrzeć, ktoś woli Mikołaja Sokoła i ja go też bardzo szanuję, czy Maćka Jermakowa, którego bardzo też lubię i cenię. Natomiast, a ktoś chce, kupuje, że tak powiem, Czarka, jego podejście, pasję, bo to jest pasjonat. Dla mnie to jest pasjonat. Pasjonaci często przez jednych są kochani, a przez innych nienawidzeni. Więc mogę cię tylko zapewnić, żeby już odejść od Formuły 1, no bo mamy piłkarskiego gościa, że raczej nadal będziemy z Czarkiem kontynuować magazyny F1, bo ja sam się przy tym dobrze bawię, a też patrząc na czat w trakcie, czy na komentarze, że no jednak są tacy, co akceptują tą pasję Czarka są tacy. Cezary Gutowski ma naprawdę duże grono odbiorców, które pozytywnie patrzy na jego pracę. No ja się akurat do niego nie zaliczam, bo masz prawo, absolutnie. On się doszukuje w niektórych miejscach niepotrzebnie jakichś spisków, tak jak to było w zeszłym roku chociażby. No wiesz. Tego uważam, że słuchaj, spiski... Był taki trochę szerszy panel dyskusyjny, tak? Wspomniałem o Krzysztofie Woźniaku z Motowizji. To jest człowiek, który ma naprawdę przeogromną wiedzę, a rzadko się pojawia w mediach, moim zdaniem niesłusznie. No ale jest w Motowizji, tak? A my tutaj na kanał sportowy... Wiesz co, szanuję twoją opinię. Nie, sam jestem na przykład nie do końca akceptowany w roli prowadzącego Hate Park i szanuję. Każdy ma... Ale fajnie jest, że ludzie mają wybór. Nie muszą oglądać tylko tych swoich ulubionych ekspertów. Mogą... Są tacy, którzy lubią tych. Tylko tak mogę powiedzieć, że ja akurat jestem, zaliczam się do fanów Czarka i dlatego go namówiłem do tej współpracy. Sam słucham, a jeśli chodzi o teorie spiskowe, no to słuchaj, w sporcie one muszą być i zobacz, w piłce nożnej teraz jest teoria spiskowa, że VAR sprzyja Realowi Madryt i jedni mówią tak, a ci co kibicują Barcelonie, że to wszystko ukartowane, sędziowie promują Real, a tu ktoś mówi, że no, gdzie bzdura, popełniają błędy, bo po prostu są słabi, tak? I nie można przesądzać, że to sędziowie podarowali tytuł Realowi, który gra tak jak gra, bardzo pragmatycznie. I w Formule 1 to już w ogóle, wiesz, te spiski i tak dalej, ja je uwielbiam, tak? Teraz teorie spiskowe, co z WTL-em, czemu go nie ma. Ale kończę temat Formuły 1, bo jednak jest... chcę wykorzystać gościa i na przykład zweryfikować anegdotę. Słuchaj, bo wspomniałeś o tym meczu waszej reprezentacji Jerzego Engela na Saint-Denis z Francją. Jest kapitalna anegdota. Chciałbym, żeby się okazała prawdziwa. Mateusz Borek o tym opowiadał w Misji Futbol, pamiętam, że mieliście dwie odprawy przed tym meczem, tam 15 minut do meczu i w szatni rozpisany skład i nie dotarł jeszcze Jerzy Engel i chyba wtedy Dariusz Śledziewski wam zrobił krótką odprawę i powiedział, wy w 15 minut dwie
I on powiedział, zobacz, Francja, mistrzowie świata, tak było rzeczywiście, tak, że było. Postać po postaci. Było. Mówi, słuchaj, ten Lidza Razu, no Bernie Monachium, ale tam ledwo to koniec końca. Z Lizu, gra, ale nie jest kimś wielkim. Nie, bo najpierw ten pierwszy... Tura w Juventusie gra, no ale widzisz, no tam nie zawsze gra, ostatnio dwa błędy zrobił, no, a tam mistrzowie świata z 98 roku przyszli, mistrzowie Europy, bo to było parę miesięcy przed mistrzostwami Europy i jeszcze w 2001 roku zdobyli Puchar Konfederacji, czyli można powiedzieć apogeum wtedy tej drużyny, wszyscy Real Madrid, Juventus, no już nie będę tam wymieniał, Arsenal, Wiltord i tak naprawdę Monaco, tuzy piłkarskie, młodzi wchodzący i tak naprawdę niektórzy, którzy już tam powoli zbliżali się może nie do końca kariery, ale powoli już tam zbliżała się 35, choć jak to się mówi, nie patrzy się piłkarzowi w metrykę, jeżeli dobrze gra, bo dzisiaj widzimy 38 lat Ibrahimowicz, 40 lat Buffon, czy 41, przepraszam, tak. Albo dwa. Ibrahimowicz także 38 lat. Zobacz. 38 lat i teraz widzieliśmy w meczu z Juventusem 4-2, bramka, asysta, zaraz w 6 minut rozmontowali mistrzów tak. Włoch. Także była taka sytuacja, uśmialiśmy się, no ale to powiem szczerze, chyba dobrze na nas wpłynęło, tak. Bo przegraliśmy 1-0 w 82 minucie po rykoszecie. Jurka zaskoczył właśnie Zidane, ale mogliśmy być dumni. Tak. Ten Zidane, o którym Jerzy Jęger wtedy miał powiedzieć, no Zidane, no on jest dobry, to trzeba uważać, ale tam ten trener Śledziewski mówił, że Francja, mistrzowie świata i każdy z nich tutaj, Thuram, TGV, Lisa Razu, obrona, Blanc, Desailly, to Kałuża nawet nie skacz, nie próbuj, tak? A nagle przychodzi Jerzy i mówi, Francja, przesz. Tak, jeden może Zidane. Teraz tak się zastanawiam, czy to nie było specjalnie tak zrobione. Aha, bo być może to było takim punktem, żeby najpierw tak jakby troszeczkę nas tak, chociaż nas nie trzeba było przekonywać do tego, uwiarygadniać jakąkolwiek odprawą, że to naprawdę są światowej klasy piłkarze, no ale być może to było coś takiego, co miało spowodować, żebyśmy się troszeczkę poczuli dowartościowani, bo dużo z nas zawodników też grało już w klubach, którzy liczyły się, czy to w lidze niemieckiej, czy to wtedy było prawie po transferze chyba Jurka Dudka do Liverpoolu chyba, tak, bo to było po meczu. Pamiętam, że tuż przed meczem nie, z Norwegią. Jeszcze był w Feyenoordzie, przepraszam, bo do Liverpoolu poszedł mniej więcej tak samo jak ja do Kaiserslautern po meczu albo przed meczem z Ukrainą właśnie. Jest z nami kolejny widz, halo, halo. Cześć, witam, Maciek, Włocławek. Pozdrawiamy. Cześć. Włocławek, też koszykarski. Michał, najpierw do ciebie. Koszykówka, tak. Dlaczego w ogóle rozmawiam z gośćmi nie na temat? Zapraszasz tam Kłakusa, który siedzi, a wysłuchujesz gości o koszykówce w Formule 1. Przestanowczo po prostu przestać gadać, tak jest moje zdanie. Dobra, pytania do Tomka. Pierwsze. Tak. Jesteście? Tak, słyszymy, tak, słyszymy, tak, słyszymy. Tomku, dlaczego... nie, inaczej, najpierw pierwsze. Czy masz żal do Pawła Janasa za Euro 2006? I drugie pytanie. Dlaczego, jeżeli tworzyliście taką zgraną pakę 2002, nie stawiliście się porządnie za Tomkiem Iwanem? Dzięki. Dobra, pierwsze pytanie już dzisiaj odpowiadałem. Tak, oczywiście, że mam żal, ale mówię, im mijają te lata, tym człowiek zupełnie inaczej troszeczkę... A mieliście okazję pogadać o tym w ogóle z Janasem? Nie mieliśmy, ale jeżeli trenera spotykam, to oczywiście rękę mu podaję. Witam się, no bo tak zostałem wychowany. O tym do tej pory w ogóle nie rozmawialiśmy. To jest, myślę, że temat tabu. Nie wiem, co trener sobie myśli, no ale to już ja w jego myślach nie jestem. Co do drugiego pytania, czemu się nie wstawiliśmy? My się wstawialiśmy za Tomkiem, tylko z tego, co ja wiem, to już po latach można powiedzieć, że tam miało parę więcej osób polecieć przed mistrzostwami, to troszeczkę dla nas w ogóle... Znaczy nie polecieć do Korei, miało znaczy, więcej osób, znaczy w sensie ostrzelonych. polecieć, że nie pojechać, tak? No wyszło tak, jak wyszło, na pewno dowiadując się to, że Tomek nie leci. Były do trenera telefony, były rozmowy, ale myślę, że
Nie wiem, jak to ująć. Myślę, że tutaj naprawdę bardzo, bardzo gorące rozmowy. Ja myślę, że tak, z perspektywy czasu trener mógł się bardzo, bardzo postawić i myślę, że dzisiaj tak by postąpił, żeby bo co, no trenera by nie wyrzucili, nas by nie wyrzucili przed mistrzostwami, ale to gdzieś tam jakieś naciski musiały być też troszeczkę z góry. Myślę, że to, co się dało uratować, no to niektórzy też byli uratowani, ale to mówię, to są moje tylko i wyłącznie odczucia. I przecież spotykamy się przynajmniej raz, dwa razy w roku z trenerem Engelem, jak gramy jakieś, czy to mecze charytatywne, czy jakieś jesteśmy w turniejach, wspominamy tamte czasy, pytamy się też trenera, rozmawiamy, wracamy do tamtych czasów, bo do dzisiaj uważamy, jest do czego wrócić. No i myślę, że trener zupełnie inaczej by postąpił. Pamiętajmy, że trener wtedy przyszedł w 2002 roku. Nie wiem, czy ktoś się spodziewał, czy nie spodziewał, że trenerem reprezentacji będzie właśnie Jerzy Engel, ale ten, kto podjął taką decyzję, okazała się w 100% trafna, ale później przed tymi mistrzostwami troszeczkę za dużo rozmów było o wtedy, tak nas postrzegano, że za dużo rozmów jest o marketingu, myślimy tak. O pieniądzach, o reklamach. Kadra tylko na szklankach, sobie, kadra na tak jest, na tylko zupach, powiedzmy sobie szczerze, kiedyś, jeżeli wykorzystywałeś swoje 5 minut, próbowałeś gdzieś tam na tych pieniążki zarobić, bo do tego doprowadziłeś, tak? Dzisiaj o takich rzeczach nikt nie mówi, ale poza kulisowo też rozmawia się o kontraktach, czy to komuś przeszkadza? No nie przeszkadza, bo to jest normalność. Wtedy to było nowum, dlatego też taka była troszeczkę kibiców też reakcji, ale to też troszeczkę za bardzo to było też wtedy przez medialnie, przez dziennikarzy napędzane. Pamiętamy też świętej pamięci spotkania z Pawłem Rzeżecznym, które też były ciekawe spotkania, bo też byliśmy w taki chyba sposób niepoprawny krytykowani. Nawet bym powiedział, że żeby to była konstruktywna krytyka, to byśmy jeszcze przeszli to do porządku dziennego, ale to już było obrażanie nas, a jak wiemy, że jeżeli kogoś się obrażyło, to drużyna Engela stawiała się za tym i potrafiliśmy nie rozmawiać parę miesięcy, gdzie przyszedł jeden z dzienników do nas i nas prosili, żebyśmy się do nich odzywali, a my powiedzieliśmy, że nie. Nie wiem, czy to nie był przegląd sportowy, ale pamiętam, że chciałem tego powiedzieć. W Korei, no to już historia, tak? Można o tym mówić. Ale to dzisiaj tam, w roli, w takiej anegdoty się to opowiada, tak. ale wtedy faktycznie tak było. Tam był ten konflikt z dziennikarzami, inaczej. Przecież w Korei ty z nikim się nie chciałeś bić. Pamiętam, że to chyba Piotrek Świerczyński miał się bić z Czarkiem Kowalskim dzisiaj z Polsatu. Pamiętasz, były takie... Było tam dużo, dużo takich rzeczy, ale myślę, że tak aż do rękoczynów by nie doszło, ale można powiedzieć, że bardziej to było takie straszenie się, no bo to już jest pewna granica, gdzie można kogoś skrytykować, nawet niesłusznie. Czy zawodnik jest osobą na tyle reprezentantem, osobą publiczną, że jednemu się podoba, a drugiemu może się nie podobać, może być skrytykowany. I do tego byliśmy przyzwyczajeni, a jeżeli ktoś na krytykę próbował odpowiedzieć chamstwo, to też niedobrze się zachowywał. Ale jeżeli kogoś się w sposób znaczący obraża i ewentualnie jeszcze gdzieś tam próbuje się w to rodzinę wciągać, no to już nawet chyba najtwardsi, którzy nigdy się nie odzywają, potrafili coś powiedzieć. Jest z nami kolejny widz. Proszę bardzo. Cześć, witam. Witamy. Witamy. Piotrek z Lęborka. Mam dwie sprawy. Pierwszą to muszę sprostować, bo ostatnio w programach chyba Nisa Futbol i wczoraj La Liga Bonita padło sformułowanie, że Malaga awansowała przez przekręcenie BVB. No jest to nieprawda, bo BVB tak strzela bramkę ze spalonego, ale Malaga w 82 minucie na 2-1, także ze spalonego. Bardzo mi to denerwuje. No, przyjmujemy sprostowanie w takim razie. Pamiętam tą bramkę Santany po prostu ze spalonego i Manuel Pellegrini tak, też ale o tym na 2-1 to była 82 minuta,
na 2-1 dostaje ci 10 minut, musisz strzelić dwie bramki, a nie jedną. No to tak, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, czy Tomek wymieni skład mistrzowski, a ty każesz Lautern? Dziękuję. Mistrzowski. Nie wiem, czy wymienię, chyba raczej nie wymienię składu mistrzowskiego, bo to było chyba rok przed tym, jak ja przyszedłem do Kaiserslautern, ale mogę gdzieś tam troszeczkę popróbować rękę na bramce. Michel Schomberg, Hany, chyba był Schomberg, Hany Ramsey, nie wiem, czy grał Christian Buk, Olaf Marshall, Siracos Forza. Nie grał już chyba jeszcze wtedy Dżestrasa. Nie wiem, czy nie grał wtedy jeszcze, nie był to ostatni sezon, to był 90 chyba, 7, 8 rok, ale coś takiego, bo to było od razu po awansie. Trenerem był Otto Rehhagel. Mario Basler grał. Nie, Mario Basler chyba nie grał. Mario Basler przyszedł. Mario nie grał na pewno. Bo z tobą grał. Grał ze mną, ale ja nie zdobyłem mistrzostwa Niemiec. Tak, ja wiem. Nie wiem, czy Marian Christoph chyba grał. Chyba Paweł Kuka, z tego co pamiętam. Paweł Kuka. Ratinho, z którym ty też grałeś. Tak, Ratinho. Już mówię, Marshall, mówię dalej. Marshall to powiedziałeś, Tom? Tak. Tom grał, tylko już nie wiem jak na... No nie wiem, nie powiem, bo... Mirosław Kawlec, o. Mirosław Kawlec, u ciebie jeszcze był na stoperze, tak, Lokfens taki był. Ale to przy Lokfens, tak. No, swoją drużynę mogę wymienić. Tak, tak. To też była zacna drużyna, tam był Mirosław nie, Kloze. Nie, to było dobre, tak, to przecież pamiętam, Harry Koch jeszcze. Tak. Harry Koch na prawej stronie, Georg Koch na tym i ja grałem, jak przyszedłem, no to znaczy grał Peter Gabriel i Hany Ramsey, na lewej stronie grał Schomberg, Strasser w pomocy. W środku grał Marian Christoph, Christian Buk grał w środku albo na prawej, Ratinho. W ataku grał Lokfens, grał Dimitros Gramotsis. Później, bo przychodziło jeszcze dużo innych, Thomas Hengen, Markus Anfang, dużo, Christian Thiem. Przyszedł Zelo Lembi, Taribo West, Roman Weidenfeller po dwóch latach odszedł. Także tam była przyszły naprawdę Miro Kloze. Juri Dziurkaev, Mario Basler. A po Miro Kloze zapowiadał się na takiego, no wiesz, że będzie najskuteczniejszy strzelec co, ja w historii Niemiec. Ja jak przyszedłem do Kaiserslautern, to był taki na transfer, bo Michael Schomberg krzyżowe zerwał. To było po dwóch meczach, gdzie zero punktów było i już było naprawdę gorąco, bo tam było Rote Teufel, czyli diabły. I na Bützenberg zawsze było gorąco. Ja przyszedłem wtedy i w tym samym meczu ja debiutowałem w Kaiserslautern i Miro Kloze dostał szansę debiutu od początku jako dziesiątka, czyli nie jako napastnik, tylko za nimi, bo dużo biegał. I zrobił tak naprawdę bardzo dobre wrażenie. Wygraliśmy ze Stuttgartem 1-0 i wywalczył sobie miejsce i tak naprawdę za parę miesięcy już było powołanie. To jeszcze pamiętam, że za trenera Janasa była możliwość, żeby Miro Kloze nie był zdecydowany do końca, aczkolwiek większość życia spędził w Niemczech na to, czy grać w reprezentacji Polski, bo już były powoli oznaki tego, że może Miro w 2002 roku, pod 2002, ale już w 2001 na początku chcieli go na mecz towarzyski powołać, żeby tylko już miał ten jeden mecz rozegrany, no ale... U nas się na takie rzeczy to samo było z Łukaszem Podolskim niezdecydowane. Tak, tak. Wielka szkoda, że wtedy jakiś nie poszedł silniejszy lobbing. Znaczy ja myślę, że z Mirkiem by było o tyle gorzej, że raczej nie szłoby Mirka przekonać, bo tak naprawdę on zawdzięczał swoją grę Niemcom. Dostał szansę gry w reprezentacji. Później za parę meczy przyszedł trener Bremer. Trener Bremer też go namawiał do gry w reprezentacji Niemiec już tam po pierwszym półroczu i myślę, że tam bardziej troszeczkę było przy Łukaszu, można pomyśleć. Tak, a skoro jesteśmy przy Kaiserslautern, jak twoje relacje z Otto Rehhagelem? Czy po nim z kolei było widać, że facet za chwilę wygra z Grecją w 2004? Nie widać tego było, ale to jest trener naprawdę. Są trenerzy, których wystarczy, że spojrzysz i patrzysz na ich gestykulację, sposób mówienia do ciebie i od razu, obojętnie co by nie było, jesteś taki mały.
taki mały, czujesz szacunek, czujesz respekt, nigdy byś nawet w nerwach nie pomyślał sobie, żeby cokolwiek złego odpowiedzieć, bo są różne sytuacje w meczu, że trener na ciebie coś, jesteś podenerwowany, adrenalina, trener krzyczy i najchętniej powiedzieć, zamknij się, czy coś takiego, tak. A tutaj w ogóle takie myśli nie przychodzą. To był ten trener, to był trener Geret, to był trener Kasperczak, którego z Wisły wspominał. To są tacy trenerzy, którzy po prostu, oni powiedzieli, to od razu wszystko zaczął mówić, to od razu wszyscy wyciszali się i słuchali to, co ma do powiedzenia. O, do trenerów wrócimy, bo są fajne pytania właśnie od twoich trenerów, ale jest z nami Lidz, więc proszę bardzo. Witam panie Michale, witam panie Tomku. Witamy serdecznie. Ja mam do pana Tomka takie dwa pytanka. Kuba z Krakowa. Witam. O, Kraków. Jestem kibicem Wisły Kraków. O. I takie dwa pytanka związane z moim ukochanym klubem. Mhm. Z pana okresu gry w Wiśle. Najlepszy Polak, najlepszy obcokrajowiec, z jakim miał pan okazję występować w drużynie Białej Gwiazdy. A drugie pytanie, pamiętne Ateny. Co to się tam wydarzyło? Dlaczego my wtedy nie awansowaliśmy do Ligi Mistrzów? Obcokrajowcy, na pewno dla mnie największe wrażenie zrobił Kalucze. I tutaj pamiętam z Wisły Kraków, to był zawodnik, który miał wszystko, ale troszeczkę mu brakowało takiego przekonania do ciężkiej pracy. Mhm. Ale my braliśmy na to poprawkę, bo on w meczach potrafił cuda robić i tutaj obojętnie w jakim elemencie gry, jeżeli on szedł do przodu, to nieraz naprawdę lepiej było się przed nim przewrócić, niż jak miał ośmieszyć, bo potrafił to zrobić na 2 metrach, ograć i to jeszcze ośmieszyć. To był taki zawodnik, który naprawdę miał to coś w sobie. Co do polskich zawodników, było naprawdę wtedy mnóstwo. Był Maciek Żurawski, wszedł później Kuba Błaszczykowski, był Mirek Szymkowy, był Tomek Frankowski. No byli zawodnicy, których naprawdę był Arek Głowacki. No nie wiem, no bym musiał praktycznie wszystkich wymienić, bo tam pamiętam za trenera Janasa 8 zawodników z Wisły jeździło na reprezentację. No to, tak. No to chyba o czymś świadczy. Co do meczu z Panathinaikosu, no właśnie, powiem szczerze, feralne Ateny. To po mistrzostwach świata to najgorsza moja porażka, taka, którą pamiętam i którą będę wspominał, że tak byliśmy blisko, a jednocześnie tak daleko. Ale słuchajcie, powiem ci coś takiego. To z perspektywy czasu, jak wszystko sobie tak rozmieniłem na drobne od pół roku wcześniej, to zaczęło się od momentu, kiedy zaczęła być afera z Mirkiem Szymkowiakiem, że Mirek wypowiedział się, że w złym kierunku idziemy i tak dalej, tam po Realu Madryt, później po odpadnięciu z Pucharu Europy. No i postanowiono, że Mirka się Wisła pozbędzie, gdzie jeszcze parę tygodni wcześniej ceny, które prezes Supiał, były takie, że Ronaldo by się takich cen nie powstydził. To go sprzedano do Trabzonu. Później okazało się, jak jego sprzedano, to Maciek Żurawski powiedział, to ja mam też to w nosie, to ja odchodzę. Mhm. I taka prawda jest, że gdyby tych dwóch zawodników było, jestem przekonany i pewien, że my byśmy awansowali dalej. Pamiętajmy, że u siebie przegrywaliśmy 1-0, wygraliśmy 3-1. Kontuzja jeszcze Marcina Baszyńskiego wcześniej, gdzie Kuba Błaszczykowski wtedy wszedł za Marcina i to właśnie był debiut Kuby i później gdzieś tam na tej prawej stronie wywalczył sobie też miejsce, bo to było dłuższy epizod już Marcina, tam chyba parę miesięcy, czy tam kilka, 8 czy 7 tygodni był kontuzjowany. Pojechaliśmy na rewanż. Przypomnę, że w pierwszej połowie chyba Marek Zięczuk, Tomek Frankowski mieli sytuację, 3 sytuacje mieliśmy, w których mogliśmy strzelić bramki i byliśmy naprawdę, nieźle graliśmy. Ja sobie tak później to wszystko wyobraziłem, jakby tam był Maciek Żurawski, jak tam by był Mirek Szymkowiak, my byśmy do przerwy prowadzili 2-0. Druga połowa, przypomnę, przegrywamy 2-0, jest 2-1 i Marek Pęksa strzela prawidłową bramkę na 2-2 i jesteśmy w domu.
jesteśmy w domu, po czym Sobol dostaje czerwoną kartkę, nie uznaje nam bramki, no i później, tak jak się potoczyło, błędy, które popełniliśmy, spowodowały to, że odpadliśmy, ale nie można patrzeć tylko i wyłącznie w kategoriach, bo ten na sukcesy, na wyniki składa się nie tylko tydzień, nie tylko 40 czy 90 minut, ale właśnie takie poszczególne rzeczy. Bo to jest to samo później, wcześniej rozmawialiśmy o Legii Warszawa. Dlaczego od momentu, kiedy Legia weszła do Ligi Mistrzów, wyszła z fazy z grupy dalej, a później okazało się zmiana właścicieli i tak dalej, trenerzy i tak dalej. No jeżeli to by było gdzieś tam dalej kontynuowane, nie odpuszczono w pewnym momencie takich zawodów, ja rozumiem, że jeżeli sprzedano zawodnika, który mniejszy wpływ miał na jakość gry, ale Szymkowiak, Żurawski, Maciek wtedy, to byli postaciami czołowymi, gdzie mając jeszcze Mauro Cantoro za plecami albo Sobola, mając z przodu Maćka Żurawskiego, który sam potrafił naprawdę bardzo, bardzo dużo, no to są naprawdę dwie takie straty, jakby dzisiaj. No to mogę przykład, jakby dzisiaj na przykład, nie wiem, wyjąć Roberta Lewandowskiego i kogo jeszcze tam się odpowiada. No i nawet nie. Tomasa Müllera. No na przykład, nie, z środka pola, no nie wiem. Joshua Kimmich, no na przykład na Kimmich, no tak jakbyśmy, i oni jakiś mecz grają, na przykład, nie wiem, z Paryżem czy z Juventusem i teraz jak patrzymy bez tych dwóch zawodników, to człowiek myśli, nie, no, to już są mniejsze szanse, ale z tymi dwoma zawodnikami, tak. Jeżeli się formią, bo wtedy my w lidze ogrywaliśmy każdego. Ale powiedz, jeszcze tylko dopytam, mówisz, że taka najbardziej bolesna porażka w karierze. Tak. Też dlatego, że trochę stałeś się ofiarą, że prezes obwinił, Cupiał właśnie nie prezes, ciebie. Prezes, tylko doradcy prezesa. To trzeba powiedzieć głośno. To nie prezes Cupiał, tylko oni doradzili. Ja wiem, jacy to na mnie... Poszło to na mnie, na Radka Majdana. Tak, i na was dwóch. Tak. Oczywiście, że tak. Tylko nikt nie patrzy, jakie popełniono wcześniej błędy. Nikt nie wziął, a ci sami ludzie, którzy trenerowi Cupiałowi... Prezesowi Cupiałowi powiedzieli, że to jest... Gdzieś tam skierowali tą winę na mnie i na Radka, ci sami... Pół roku wcześniej wypieprzyli Mirka Szymkowiaka za grosze. Prezes się dał na to kupić. Dał się na to kupić, nie wiem czemu, i za tym poszedł Maciek Żurawski. Także zastanowić się trzeba nad takimi rzeczami. Do Wisły jeszcze wrócimy chyba, ale proszę bardzo, mamy kolejne połączenie. Halo, cześć, Rafał z tej strony z Dublina. Witamy serdecznie. Cześć. Z Dublina, to szczególnie ciepło. Mam takie pytanka. Najpierw może zacznę do Tomka. Tak. Tomku, jaki sposób się to stało, że ty trafiłeś do Wisły Kraków z FCK-em? To ja od razu zadam trzy pytania, żeby mnie nie rozłączyli. Proszę bardzo. Pytanko. Drugie pytanko. Słyszałem, że Mauro Cantoro podobno był duszą towarzystwa w szatni Wisły Kraków. Czy możesz przytoczyć jakąś anegdotkę? I pytanie do Michała. Czy dalej ćwiczysz, bo widzę, że jesteś w dobrej formie. Tak, to tylko ja szybko odpowiem. Nie tylko, że ćwiczę, choć sam jeszcze, ale planuję z profesjonalnym trenerem i na siłownik. Na razie ciągle w domu, ale jestem też na diecie pudełkowej. Zrzucam aż furczy zbędne kilogramy. To tylko tak króciutko, bo to jest o wiele ciekawsze pytania do ciebie. Może powiem o tym. Bo wiesz, nie są oczywiste powroty wasze, tych reprezentantów Polski jeszcze w takim wieku, do ekstraklasy. Tak, ale ja wtedy miałem 31 lat, także ja się bardzo dobrze czułem. Ja przyszedłem do FC Köln też po drugim meczu, sprowadzał mnie trener Funkel. Wygraliśmy w pierwszym meczu graliśmy w Schalke, przegraliśmy 1-2, ale bramki straciliśmy w 94 minucie na 2-1. Później graliśmy mecz następny z Dortmundem i wygraliśmy 1-0. I wszystko dobrze się układało. Po piątej kolejce wyrzucili trenera Funkela. Przyszedł Keller, były trener też reprezentacji Aus, Marcel Keller, Szwajcar. Który objął drużynę. On właśnie dał szansę Łukaszowi Podolskiemu. I ja powiem tak,
Trenerowi nie było po drodze praca z Polakami, bo wiem, że później problem miał i Tomek Boboli, Tomek Zebel w Bochum, jak byli, Marcin Mięciel. Także no, to nie był trener Królowi, ale ja tam nie chcę się niczemu usprawiedliwiać. Kelm wtedy było bardzo słabo grało i do dzisiaj jest taka sama sytuacja. Kelm jest rok, dwa lata w Bundeslidze, później spada. Tam jest jakaś dziwna polityka. Nie do końca mnie to cały czas przekonuje. Wtedy o takich rzeczach nie myślałem. Dzisiaj myślę, że tam są cały czas jakieś błędy. Za bardzo niektórzy się chyba do stołka tam przyspawali i gdzieś tam to nie do końca wychodzi. Tam są zmiany menadżerów. Był Andreas Rytyś, teraz chyba jest, jeśli się nie mylę, Holzheld. No ale tam też te problemy, a publika mimo wszystko drużyny FC Köln jest bardzo, ale to bardzo wymagająca i no, myślę, że te takie presja na włodarzach, na tych co decydentach w tym klubie jest tak duża, że oni sobie nie dają cały czas rady. To do Mauro Cantoro. Mauro był tak, był zawsze zabawny. Mauro miał taki akcent południowoamerykański, no bo wiadomo dlaczego. Ja powiem szczerze, nie pamiętam tych anegdot, ale był to chłopak, który dał się często wkręcać, ale był pierwszym wkrętaczem, który gdzieś tam coś próbował i później mówił, ale ja nie rozumiem, co ty mówiłeś, ja nie rozumiem, co ty mówiłeś. No, wkręcał, był świadomy tego, co robił, bardzo fajny chłopak, tak co się mówi, można konie kraść. Jeszcze zostając przy FC Köln, powiedz, bo to jest niesamowite, że ty jakby, no nie to, że może wprowadzałeś do wielkiego futbolu, ale na twoich oczach i przy tobie i rósł Mirosław Kloze i Łukasz Podolski i z Łukaszem macie takie fajne relacje. Tak, mamy relacje, bo ja powiem szczerze, że przynajmniej raz w tygodniu z Łukaszem rozmawiam. Aha. Teraz cały czas. Także jesteśmy cały czas na telefonie. On teraz jest zawodnikiem Antalyaspor. Kończy jeszcze trzy mecze, są do końca rozgrywek. Ma kontrakt jeszcze do końca 2021 roku, czyli sezon 2020-2021. Zobaczymy, co tam będzie. W Górniku, czy nie ma szans, żeby ja myślę, skończył karierę? Ja myślę, że to bardziej są gdzieś tam bardziej jakieś takie mrzonki kibiców, włodarzy, że on tam jednak przyjdzie, aczkolwiek może na jeden mecz taki typowy pożegnalny, może na sam koniec. No i może swoje kebabownie w Polsce otworzy, chyba są być plany. Może tak, jest coś, temat biznesowy taki związany z Polską, ale to jeszcze za wcześnie, żebym cokolwiek mówił. Ja, jeszcze pytanie było, jak przyszedłem do Kölny. Dostałem ofertę wtedy z Kolonii, wiedziałem, że w Kölny raczej nie będę miał szansy grania. Widziałem, jaka drużyna jeszcze w Wiśle, rozmawiał ze mną trener Kasperczak. Pamiętam, że Zdzisiu Kapka też dzwonił, przyjechał do mnie i widziałem wtedy, że oni naprawdę nie chcą do tej drużyny. Tam naprawdę była fajna, silna drużyna i zdecydowałem, uważam, że podjąłem bardzo dobrą decyzję. Mamy kolejne połączenie. Halo, halo. Dobry wieczór, witam serdecznie, Michał z Łodzi. Witamy. O, łódzki temat może się wreszcie pojawi. Prosimy bardzo. Łódzki temat może się pojawi, chociaż nie za wiele jest co rozmawiać. No wiadomo, co z ŁKS-em, wiadomo, co z Widzewem. Zresztą też rozmawialiście już na ten temat wielokrotnie. Jest jak jest. Spuśćmy zasłonę milczenia, jeżeli chodzi o obecną sytuację dwóch łódzkich klubów. Ja nie dzielę ich w żaden sposób. Jestem tak samo za jednym, jak i za drugim. A jeśli grają razem, jak były derby, to po prostu niech wygra lepszy. Natomiast pierwsza moja sprawa. Tomasz Kłosz, rok 2000, mecz z Ukrainą. Rozumiem, że coś wam to mówi, a przede wszystkim od sobie, Tomasz. Tego zaczęliśmy, mogę... od tej interwencji z Ukrainą. Mówiłem, że... Niestety, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, niestety nie dane mi było dzisiaj oglądać. Obejrzę sobie z odtworzenia. Natomiast co chciałem powiedzieć tylko na ten temat, pomimo tego już jest to hejt park i do hejtu pozwolę sobie jeszcze przejść. Wszyscy pamiętamy wspaniałe gole, wszyscy pamiętamy cudowne parady bramkarskie, wielu z nas ma przed oczami rzuty wolne. Natomiast to, co
we mnie siedzi, jeżeli chodzi o rok 2000, to po prostu ta niewyobrażalna interwencja i chciałem tylko powiedzieć, że to było coś niewyobrażalnego i przez to właśnie zapadłeś jako piłkarz, oczywiście nie tylko przez to, bo miałeś też wiele wspaniałych występów w reprezentacji, nie tylko, ale gdyby ktoś obudził mnie w nocy i zapytał Tomasz Kłos, to powiedziałbym cios karate wybijający piłkę z linii bramkowej. Tyle, jeżeli chodzi o pana Tomasza. Chciałem pogratulować kariery i tyle. A teraz, jeżeli mogę, pozwoliłbym sobie do hejtu. Do hejtu? Dobra. Do hejtu. Hejt wygląda w sposób następujący. Nie wiem kim i nie wiem dlaczego, może ty, Michale, odpowiesz mi na to pytanie, jest pani Monika. Panowie, jesteście poważnymi facetami, jest was czterech zupełnie różnych, przynajmniej na tyle, na ile można zobaczyć was medialnie. Każdy z was jest inny, ktoś ma klasę, ktoś ma charyzmę, ktoś jest bardziej chamski, ktoś mniej, ktoś odrobinę bardziej kulturalny. Natomiast kim jest pani Monika i czym był wczorajszy hate park, jeżeli chodzi o pana Cezarego Pazura? Jeżeli nie za bardzo wiesz, o czym mówię, już pozwolę ci to przedstawić. Ta pani w ogóle nie była przygotowana merytorycznie. Nie mówię już o tym, że nie łapała smaczków, jeżeli chodzi o wypowiedzi pana Cezarego, który było, nie było, można go lubić bądź nie lubić, jest ikoną polskiej kinematografii i osobą, która wpisała się bezsprzecznie w nasz krajobraz od wczesnych lat 80. Na obecnych czasach kończąc. Nagle w ogóle jest istota, do której nic nie mam, bo nie znam jej osobiście. Natomiast jako odbiorca waszego kontentu chciałbym tylko powiedzieć, że kurczę, na Boga, kto i z jakich przyczyn, jeśli możesz na to pytanie mi odpowiedzieć, posadził ją w roli prowadzącej? Bo wydaje mi się, że ktoś taki jak prowadzący, a każdy z was już chyba prowadził hate park, wie, że gościa czasami trzeba pobudzić, jeśli jest ospały. Czasami trzeba go wyhamować, czasami trzeba go sprowokować, czasami trzeba dać mu dojść do słowa, czasami trzeba mu przerwać. Ta pani w zasadzie nie łapała nic. Nie mówiąc już o kontekście wypowiedzi. Była tam naprawdę jako bardzo ładny, nie chcę, żeby to zabrzmiało jako męski szowinizm, ale kwiatek do garnituru bądź koszuli. Więc odpowiedz mi tylko na pytanie, kto i z jakich przyczyn wsadza tą panią jako prowadzącą? Odpowiedź brzmi, nasza czwórka, to była nasza kolegialna decyzja. Wszyscy byliśmy na tak, cała czwórka właścicieli, kiedy mieliśmy przesłuchanie Moniki. No, będę ją bronił, no bo bronię własnej decyzji. Słuchajcie, każdy prowadzący hate park jest inny i każdy ma swoich, że tak powiem, zwolenników. Ja na przykład mam ich niewielu, ale i tak obsadzam się w tej roli. Jednym pasuje, zobacz, jednak Monika też ma sporo sympatyków, sądząc po czacie. Moim zdaniem się rozwija, zresztą przyszła do nas dlatego, bo jest dziennikarką radiową, właśnie dobrą w rozmowie ze słuchaczami, z widzami. Mi na przykład wczorajszy hate park się podobał, bo ja uwielbiam Czarka, no i to był w ogóle one man show. Cezary Pazura, on w ogóle nie potrzebuje, czasami w takich sytuacjach prowadzący hate park, to się zmieniają tylko w telefonistów, tak? Ja też miałem takie, że tylko przełączałem halo, kolejny słuchacz, halo, kolejne pytanie z czatu. Dzisiaj nie mniej zaglądam na czat, bo słucham ciebie i nie chcę się zdekoncentrować, więc po prostu krótko tylko zamykając, no bo ileż co mogę jeszcze powiedzieć, po prostu dajcie szansę Monice. Ona na szczęście jest silną dziewczyną, ale też bierze wszystkie uwagi do siebie i stara się być lepsza, no i my jej na pewno będziemy w tym kibicować. Ale jeśli pozwolisz, że powiem jeszcze tylko jedną kwestię, bo sam wspomniałeś o sobie, że sam nie masz zbyt wielu zwolenników. Ja muszę ci powiedzieć, że oglądam twoje programy, subskrybuję twój kanał i muszę ci powiedzieć, że na pewno jesteś osobą kontrowersyjną, to nie jest dobre słowo. Jesteś personą, wydaje mi się, unikalną. Natomiast zdecydowanie jesteś unikalny. Zdecydowanie unikalny, ale nie w pejoratywnym tego słowa znaczeniu. Wiesz co, po prostu to trochę jest tak, że ja jestem pasjonatem i realizuję swoją pasję. Na przykład dzisiaj, bo żeby już wrócić do Tomka, a nie gadać o kanale sportowym, wiesz,
Ja, słuchaj, no jak mówię, ja jestem, wiesz, ja rałem się tą reprezentacją Polski. Zresztą mało tego, jeździłem z wami, to był taki okres, ja akurat nigdy pracowałem w Gazecie Wyborczej, ale nie dostąpiłem zaszczytu. Nigdy od nas nic złego nie powiedziałeś. Nie, bo ja się nie zajmowałem reprezentacją Polski. A, okay. Bo nie mogłem się, już tam było zajmowane, Robert Błoński, Dariusz Wołowski i tak dalej. Oni mnie nie dopuszczali, ja zawsze dorywali, ale czasami udawało się, no na przykład byłem na meczu z Walią, w Walii, wtedy, kiedy Tomek Frankowski dwie bramki strzelił i nawet mi powiedział to w Mixzonie, daliśmy to do Lidu, że uratowałem tyłek trenerowi, bo on tak czuł niechęć ze strony Pawła Janasa, no i oficjalnym może właśnie dlatego, że tak otwarcie o tym mówił, to potem miał z tego powodu problemy. Chcę tylko powiedzieć, że wiesz, no ja jestem pasjonatem i dla mnie to jest przywilej, że nagle tu możemy sobie posiedzieć, pogadać o tych starych, słuchaj, właśnie chcę cię zapytać, jeszcze jak jesteśmy przy Wiśle, żeby już, kochani, wrócić do gościa i słuchaj, bo po pierwsze jeszcze mówiłeś już trochę o trenerach. Trener Dan Petrescu. Wiele osób o to pyta na czacie, czy on był dobrym trenerem i czy ty byłeś w tej grupie, no bo mówi się, że to wy piłkarze go zwolniliście, bo wam dokręcił śrubę, czy byłeś wśród zwalniających? Nie, to była nieprawda. Mnie już w Wiśle nie było, jak on został zwolniony. Tam już presja była wielka u prezesa Cupiała, ale znaczy ja byłem, ale już nie trenowałem z pierwszą drużyną, trenowałem z rezerwami, zostałem odsunięty też nie przez trenera Petrescu, bo przyjeżdżając na pierwszy trening, na drugi dzień mieliśmy wyjechać na obóz, byłem w składzie na obóz, po czym decyzją prezesa Cupiała i jego gdzieś tam doradców, nie ma prawa mnie Dan Petrescu wziąć na obóz. Pojechał zresztą też do prezesa Cupiała się za mną wstawić. No ale no, właściciel tutaj w tym momencie zdecydował, co mnie troszeczkę zdziwiło, bo patrząc na to, jaki Dan Petrescu miał charakter i jaką władzę w tamtym momencie, że temu uległ, ale dobrze, to już okej, ja rozumiem. Przecież po przyjściu Dana Petrescu pierwsze, co było, to jeszcze było pochodną meczu z Panathinaikosem, było to, żeby odsunąć Kłosa i Majdana od drużyny. Ale wtedy Dan Petrescu przyszedł jako świeży trener i powiedział, u niego nikt nie będzie mu jemu podpowiadał, kto ma odchodzić, a kto ma nie. Jego nie interesuje to, co było kiedyś. On ma walczyć o miejsce. Jeżeli wywalczy, to będzie grał. Tak też się stało. I ja i Radek Majdan wywalczyliśmy miejsce w podstawowym składzie i graliśmy. A dalej to było tak, że przegrali u siebie mecz 1-0 w Pucharze Europy. Z Iraklisem, tak. Ale wygrali po dogrywce w rewanżu 2-0. No i to tak naprawdę był taki nie do końca spełniony sen trenera Petrescu, bo tak naprawdę no, nie wiem, jaki wpływ na to miało, że ten rewanż był wygrany przez to, że przyszedł nowy trener. No ale faktem się stało, że to wtedy właśnie Dan Petrescu został zwolniony, nawet on. To była duża strata, uważasz, dla polskiej piłki, dla Wisły, że mu nie dano więc tutaj popracować. No miał ja powiem tak, Petrescu był specyficznym trenerem naprawdę. To był trener, który w życiu bardzo dużo pracował na swoje nazwisko, na to, kim był. Czy to grając w Chelsea, czy to później w Romie, u Zdenka Zemana. A Zdenek Zeman był jednym z większych katów, tak, można powiedzieć, piłkarskich. U niego się bardzo, bardzo dużo trenowało. No ale ten, kto lubił pracować, to lubił takich trenerów. I on to gdzieś tam po nim chyba między innymi odziedziczył. Bardzo dużo u niego trzeba było pracować. Obozy można było powiedzieć naprawdę, to nic wspólnego z piłką nie miały, no ale każdy pracował na tyle, ile mógł. Oczywiście nie odpuszczał, ale uważam, że w 2005 roku, jak przyszedł właśnie zimą Dan Petrescu, mieliśmy te obozy,
My w pewnym momencie graliśmy super do 70 minuty, do 70 minuty. Później gdzieś tam te siły z nas schodziły i to nie dlatego, że ktoś tam próbuje się usprawiedliwiać. Po prostu tak, tak było. Bardzo ciężko w tygodniu trenowaliśmy i myślę, że nawet ten ostatni mecz, gdzie już nie miał praktycznie znaczenia, bo już Legia zdobyła mistrzostwo, ale graliśmy na Legii, wygraliśmy 2-1. No nie do końca, oczywiście zwycięstwo gdzieś tam było fajne, ale to nic tak naprawdę nie dawało, bo wtedy 3 punkty już tak naprawdę się dla nas w walce o mistrzostwo nie liczyły. Kolejny widz z nami, halo, halo. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Tomku. Dobry wieczór. Pierwsze pytanie do pana Tomka. Jakie to uczucie być porównywanym przez piłkarskich ekspertów do legendy brazylijskiej piłki Ricardo Lucasa Figueiredo Monterrato, powszechnie znanego pod pseudonimem Dodo? Dodo. Pierwszy raz usłyszałeś, że jesteś porównywany? No właśnie, ja nie wiem. Miło mi to słyszeć, ale nie wiem, czy to był tak dobry piłkarz, czy tak słaby. No tak. Ja powiem ci szczerze, ja nawet nie wiem. Tak. A gdzie on grał? Tak, tylko tak. Fluminense, tak? No, znaczy w Brazylii grał? Fluminense, tak. Wiesz co, nie wiem za bardzo, co to jest za piłkarz. Nie interesuje się aż. Słucham? Dodo. Tak, Dodo. Słuchaj, nie interesuje się tak bardzo piłką brazylijską. Ewentualnie gdzieś tam jak słyszę, że zawodnicy, którzy brazylijscy lub nie tylko brazylijscy, którzy odchodzili z Europy, bardziej wracali do Brazylii, chyba że to był Neymar, tak? Bo Neymar, no to już w Europie tak, było... Tak, też tam co się grał Dodo. Tak, tak. Tak, ale powiem, że nie. No, ale... Masz na myśli tego z Sampdori? Nie, 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 nie. Santos, Fluminense... Tak, Oddo, w Sampdori był Oddo, a to jest Dodo. Ale nie wiem, tak, przepraszam ci, ale naprawdę nie wiem, co to był zawodnik. Jeżeli dobry, no to się tylko cieszę. Jedźmy dalej. Super. Drugie pytanko jeszcze takie do pana Michała. Czy uważa pan, że piłkarz właśnie z takim dorobkiem z CV z OCR, Kaiserslautern, LKS, Wisła Kraków, miałby w dzisiejszej reprezentacji 69 występów? Myślę, że mógłby spokojnie, bo pamiętajmy, dzisiaj może dla młodych widzów takie nazwy OCR czy Kaiserslautern, ale to były wtedy w swoich ligach, popraw mnie, do OCR przychodziłeś do mistrza Francji. Kaiserslautern rok wcześniej zdobywał. Tak, to były silne drużyny Bundesligi. To tak jakby dzisiaj Polak grał w Olimpiku Lyon, a w Niemczech w RB Lipsk. Jak przyszedłem do Kaiserslautern, to my w tym roku doszliśmy do półfinału Ligi Europy. Puchar UEFA wtedy. I przegraliśmy z Alaves, z Jordi Cruyffem, który wtedy grał u siebie 4-1, tam 4-1, ale naprawdę to były bardzo dobre mecze, bo graliśmy z PSV u siebie 0-0, na PSV wygraliśmy 1-0, to były drużyny naprawdę topowe. Ten Oxer to był rok po mistrzostwie, 11 zawodników odeszło. Pierwszy rok był bardzo, bardzo ciężki i tam ledwo w ostatniej kolejce z Rennes wygraliśmy, pamiętam, 2-0 i gdzieś tam spokojni byliśmy, że się utrzymamy. Drugi rok już był bardziej taki, 7. miejsce, co prawda w drugim roku graliśmy w pucharze Intertoto, kiedyś był taki puchar z Wolfsburgiem, tak, gdzie grał Andrzej Juskowiak, świętej pamięci Krzysiu Nowak. No i u siebie zremisowaliśmy 1-1, tam wygraliśmy 1-0. Po mojej bramce skromnie, że nie powiem. Właśnie. 2-0, bo jeszcze Djibril Cissé. I wtedy właśnie takie nazwiska jak Cissé, Diomet, Filip Mekses, Olivier Capo. Filip Mekses, tak, kapitalny obrońca. Temu Taino. To byli zawodnicy, którzy no, później czy to w Milanie, czy w Liverpoolu Ligę Mistrzów Cissé, czy Diomet też grał w Liverpoolu, tak, później tak, w Newcastle. To są zawodnicy, tak, którzy dzisiaj niestety, OCR jest w drugiej lidze, Kaiserslautern w trzeciej. I to boli, no ale takie są realia. Akurat i w jednym, i w drugim klubie źle się zaczęło od pewnego momentu dziać, kiedy odszedł Giroud, prezes Amel i Gérard Bourgois. Troszeczkę myśleli, że po kilkudziesięciu latach rządzenia przez Giroud, który zbudował ten klub od podstaw, akademię i tak dalej, że sobie poradzą. Tak. Niestety, to tak nie ma. Nie ma takie...
to, co miał trener Giroud, to on na przykład jechał na turniej, bo kiedyś był turniej w Toulonie zawsze organizowany U17 reprezentacji różnych krajów. I on stamtąd wyłowił za darmo Sisse, Mexesa, no i wtedy powoli ich wprowadzał do drużyny. A w ogóle, ponieważ mówiliśmy o twoim transferze z FC Köln do Wisły, natomiast w ogóle był bardzo ciekawy był bardzo ciekawy twój transfer z UKS-u do Auxerre, tak? Bardzo. Bo powiedz, to była jakaś jazda bez trzymanki. Słuchajcie, to były takie czasy. To była jazda bez trzymanki w ogóle. Pamiętam, jak trener Giroud przyjechał. Ja słyszałem, że ma przyjechać na mecz. Graliśmy w Katowice z GKS-em Katowice. Tam wygraliśmy, bo to był ten sezon mistrzowski. No ale nie był do końca jeszcze no, taki przekonany i tak dalej. I wysłał na mecz z Legią Warszawa, UKS Legia w Łodzi, 3-0 wygrany przez UKS, swojego asystenta Dominika Küperli, który później był asystentem też w Lyonie, pierwszym trenerem. Dzisiaj jest też trenerem, asystentem w Olympique Lyon. I on go wysłał, no i później z opowieści dopiero usłyszałem to tak, że w końcu podpisałem tą umowę, zaprosili. Zaraz wrócę do tego meczu z Legią. Pojechałem przed meczem z mistrzowskim z Krzo, słuchajcie. Dzień wcześniej, w piątek, pojechałem do Auxerre. Zaprosili mnie do Auxerre. Pojechałem tam wtedy z menadżerem i od razu tam porozmawialiśmy chwilę i już pojechałem dom wybierać sobie. Wybrałem sobie ten dom, okej, może być ten, no tam pojechałem od razu, meble wybierałem i tak dalej, będąc jeszcze zawodnikiem UKS-u. Wieczorem o godzinie 19 miałem samolot powrotny, okazało się, że samolot jest zepsuty. Do godziny 5 rano spałem na lotnisku. Do 5 rano. I pierwszym samolotem o 16 graliśmy w Ostrowcu z Krzo mecz o mistrzostwo. I doleciałem do Warszawy na godzinę chyba 12:30 i samochodem, prezes Ptak podstawił samochód i samochodem jechałem na ten mecz. Wygraliśmy 1-0. Do ile przed meczem dojechałeś? Ja byłem jeszcze wcześniej akurat niż zawodnicy, bo byłem tam chyba 14:50, 16 mecz, a zawodnicy o 15 dojechali. No wtedy troszeczkę inne też drogi były. Zrobiliśmy to mistrzostwo, także wszystko. Ale to wracając do tego meczu z Legią. Okazało się, że Dominik Küperli oglądał nie Tomka Kłosa, tylko Tomka Kosa. On defensywnym był pomocnikiem i tak. Co śmieszne, ja w tym meczu i Tomek Kos bramki strzeliliśmy. Także to dobrze, gdzieś tam się przynajmniej uszło, gole zgadzały. Powiedział, mówi Tomek, mówi, ja przecież oglądałem Tomka Kosa, bo on mówi, Kos, Kłos, no to dla mnie jest bez różnicy. Ten Tomek, ten strzeli bramkę i tak powiedział. No i później jeszcze tam okazało się, że w momencie finalizacji transferu, już po sezonie, ja już chciałem odejść, już mówię, no to akurat najlepszy moment, żeby zmienić klub, spróbować za granicą. No i tam prezes tak jakoś nie odbierał telefonu i nagle dostaje telefon. Słuchaj, dzwoń do prezesa Ptaka, to była niedziela. Mówię, dzwoń do prezesa Ptaka, bo za 2 godziny ląduje a Gérard Bourgois. To był potentat kurczaków, tak. Potentat kurczaki, tak, kurczaki robił, to miał 2 swoje jety. I latał tym jetem. No i okazuje się, że on z trenerem Giroud lecą i bez żadnego zezwolenia w Tuszynie na takim pasie startowym wylądowali. I on prowadził ten samolot. On prowadził samolot, z trenerem Giroud przylecieli. Tak. Dogadywać, pamiętam wtedy u prezesa Ptaka transfer ostateczny, że tam jeszcze jakiś... I teraz tak mówi, no ale prezes mówi, Tomek, ale ja miałem właśnie z rodziną gdzieś tam w niedzielę wyjeżdżać i tak dalej. Mówię, prezesie, proszę, oni już wylądowali. No dobra, no to przyjeżdżę. No ja przyjechałem do Tuszyna, do prezesa, ale prezes mówi, ty, no ale księgowego nie ma, który się tymi wszystkimi liczbami zajmuje, transferem i tak dalej. A dzwoni do księgowego, a księgowy mówi, że na działce gdzieś tam jest ileś kilometrów. No i to w ogóle otoczka, ale w końcu, koniec z końcem. Wszystko dopięliśmy i transfer został sfinalizowany. Ale to jest prawda, że ty też wtedy mogłeś nie do Auxerre, tylko do Borussii Dortmund, tak? Nie, słuchajcie, to była jeszcze inna. Parę miesięcy wcześniej, w marcu, Polakiem w kwietniu była taka sytuacja, że zostałem zaproszony na testy do Dortmundu i pojechałem do tego testy do Dortmundu, wtedy był trenerem Neville Scala. Włoski trener. Słuchajcie, wchodzę do szatni, a tam tak... Klos bramkarz,
Stefan Kloss, tak. Stefan Kloss, Kohler, Jürgen Kohler, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Amarcio Amoroso, Heinrich, Herrlich, Michel Zorc, Cezar, Julio Cezar, stoper. Tak. No, słuchajcie, w ogóle no to była Borussia tuż po York Boot w wygraniu Ligi Mistrzów. Tak jest, znaczy, tak, tam, to było rok, dwa lata albo rok później. Dede i tak dalej. No ja wchodzę i tam idę na ten trening, jeden, drugi, patrzę na drugi dzień w gazecie, Kłos na treningu, nic, będzie drugi Kłos w Dortmundzie. Kloss. W sobotę no tak. Dortmund u siebie przegrał mecz i Neves Scala przestał być trenerem i tak mój transfer do Dortmundu był już nieaktualny. A, wielka szkoda. No, bo byłbyś pierwszym Polakiem przed tym zaciągiem Ebi, Kuba Baszykowski, tak. Piszczu i Lewy. Kolejny widz z nami, halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Tomka pozdrawia cały Teofilu w tym momencie. Dzięki serdeczne. No, pytania mam stricte piłkarskie. Już wspomniałeś o Podolskim, wspomniałeś o Sisse. Z twojej perspektywy, jak ci młodzieżowcy wyglądali w drużynie, gdy wchodzili? Kto lepiej technicznie się prezentował? Kto robił większe wrażenie, tak jak na tobie, na obrońcy? Drugie pytanie mam takie, jaki jest twój ulubiony gol, twoje bramki? Zawsze lubiłeś, że tak powiem, świetnie się czułeś w powietrzu w grze, czy strzały z głowy, czy w inny sposób bramki, które zdobywałeś. I trzecie pytanie mam takie, no z sezonu mistrzowskiego UKS-u, jakaś anegdota związana z prezesem Ptakiem, coś fajnego z szatni, co ważnego z tych czasów utkwiło ci szczególnie? A tam anegdot to było mnóstwo. Tam w ogóle szatnia była w UKS-ie wtedy zwariowana. Mm-hmm. Ja myślę, że nie do samego końca założenie było w tym roku mistrzowskim, że my chcemy mistrzostwo zdobyć. No okej, okay, jak najwyżej w tabeli być, tak? Mieliśmy naprawdę dobrą wtedy drużynę, dobrze zmotywowaną. I tak naprawdę to samo zaczęło się nakręcać, bo pamiętam, ustaliliśmy jakieś tam premie meczowe, no ale my to specjalnie prezesie, no ale za mistrzostwo, no, jaka premia? Dobrze, ktoś pomyślał. I tak prezesowi chyba coś się spodobało. No i mówi, no tam tyle i tyle. No i później pół rundy, no my jesteśmy tam czwarte miejsce, no coraz bliżej. Prezesie, ile za mistrzostwo? No troszkę mniej już. Mhm. No i tam i te mecze zaczęły się gdzieś tam wygrane. Oczywiście to też pomagały nam wyniki innych meczy, bo wtedy nie byliśmy absolutnie żadnym faworytem ani na mistrzostwo, ani na wicemistrzostwo. Chcieliśmy iść jak najwyżej, bo ta drużyna świadomie była budowana od przyjścia prezesa w 95 roku. Prezes chyba w kwietniu przyszedł, no ale sezon zaczynał się od lipca, czyli sierpnia, pierwsze mecze ligowe. No i to dużo zawodników się przewinęło. Jedni się gdzieś tam zakotwiczyli, drudzy nie. Ja przecież pamiętam moje przyjście. Ja po trzecim meczu z Bełchatowem, jak przyszedłem do UKS-u, zostawiłem troszeczkę tak lekko na boczny tor odstawiony i te parę meczy następnych grałem, a to w rezerwach, a to na ławce. Tak nie wywalczyłem jeszcze sobie podstawowego składu. Dopiero później przyszedł trener Jezierski i też nie wyglądało to, że ja sobie skład wywalczę, ale tam jakaś, pamiętam, kontuzja była i ja wskoczyłem. I do już 98 roku tego miejsca nie oddałem. Także no, te gdzieś tam wyniki, te mistrzostwo rodziło się u mnie, bynajmniej też w bólach. Tak? Nie było na początku łatwo, no ale świadomie gdzieś te pozycje newralgiczne, które trenerzy uważali, że trzeba wzmocnić, no były na swój sposób wzmacniane. Prezes może nie szastał aż tak pieniędzmi, ale konsekwentnie tam gdzieś tych zawodników, którzy mogli się rozwijać, którzy mogli, dostali szansę pokazania się w UKS-ie, a co za tym idzie, ewentualnie wybicia się gdzieś później z zagranicy, doprowadziły do tego, że zdobyliśmy
zdobyliśmy te mistrzostwa. Anegdot to można było naprawdę mnóstwo mówić, tam Grzesiu Krysiak gdzieś tam wiódł te prymy. Ja pamiętam, że gdzieś tam zawsze w meczach, jak były jakieś takie sporne sytuacje, wystarczy, że Krysiek na chwilę podbiegł, to przeciwnicy od razu odbiegali. Był po prostu, miał coś takiego o sobie, że paraliżował przeciwników, obojętnie jaki to by nie był twardziel, to nie próbował chyba raczej sobie za dużo pozwalać. Oczywiście to było pomieszane doświadczenie z młodością, bo pamiętam, ja debiutowałem w obronie z Witkiem Będkowskim i z Markiem Chojnackim. No to Mike już Chojnacki, legendy, tak. Legendy ŁKS-u, którzy ponad mieli 300-400 wtedy meczy, ponad Marek już ponad 400 miał wtedy meczy w drużynie w Ekstraklasie, czyli w pierwszej lidze wtedy, to ja żółtodziób, który przychodzi w wieku 21 lat i gra obok przy zawodniku, który no jest tutaj, można powiedzieć, profesorem. Bardzo dobre zadał widz. To drugie pytanie o twoje bramki. Które z nich najbardziej pamiętasz? W ogóle to byłeś bardzo bramkostrzelnym obrońcą, nie przymierzając jak Sergio Ramos dzisiaj, zaś, bo on pobił rekord La Liga, jest najskuteczniejszym obrońcą w La Liga. Ty w ŁKS-ie, to pamiętam, bo sprawdzałem 20 goli, w kadrze 6. Dużo było. Ja widzę, słuchaj, w pierwszej lidze strzeliłem w ogóle, czy tam w Wiśle, czy w ŁKS-ie 30 bramek na 200 meczów, bo tyle rozegrałem. To dużo, ale ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ja do 18 roku życia byłem napastnikiem cały czas. Aha. Ja byłem napastnikiem, stąd też gdzieś tam pęd w kierunku bramki, to te ustawienia w polu karnym, gdzieś tam właśnie. Ja do 17 roku, 16 roku życia nie byłem wysokim. Ja miałem 1,76 m, 1,77 m. I w ciągu jednego roku 11 centymetrów urosłem i pamiętam, jak dziś, jeszcze nie grałem w pierwszej drużynie Boruty Zgierz, która wtedy walczyła nawet o awans do pierwszej ligi z Jagiellonią Białystok, remisując 0-0 i wtedy Jagiellonia awansowała. Ja grałem w rezerwach i kontuzja jakaś była z tyłu i trener Królewiak ówczesny mówi, wiesz co, zagraj dzisiaj sobie na stoperku. No i tak po tym pierwszym meczu mówię, co, to zagraj jeszcze ten drugi mecz. I już wiedziałem, że coś się dzieje nie tak. I dałem się zwieść. Tak. I z ataku. I przecież zobacz, Łukasz Piszczek, że zaczynał jako napastnik. Tak. Dlatego gdzieś tam jego cały czas ciągnie do przodu, dość przodu, bo wie jak możesz się zachowywać. To jest naprawdę ogromne doświadczenie, móc grać wcześniej w ataku, bo wiesz mniej więcej, pewne automatyzmy przychodzą z wiekiem. Ja nie mogę powiedzieć, że ja wtedy już byłem doświadczony, no ale grając od wieku 12-latka do wieku 17-18 lat w przodzie, no to mniej więcej już te nawyki się jakieś tam nabierało, czy tam przy dośrodkowaniach, czy tam ustawieniach się na linii z obrońcami. Później to procentowało i te bramki, które strzelałem, czy to w reprezentacji, w lidze, czy to w lidze niemieckiej, czy w lidze francuskiej. Ja pamiętam, przyszedłem do Ser, to w pierwszych czterech meczach od razu dwie bramki strzeliłem, żeby po stałych fragmentach. Także to głową? No, głową. To tak. Ja większość bramek, powiem szczerze, byłem w ŁKS-ie, może wykonywałem te rzuty karne, to też parę bramek, ale głową i rzuty wolne. Pamiętam tą bramkę właśnie z Włochami, jak wygraliśmy 3-1 tutaj na stadionie starym, jeszcze stadionie Legii w 2003 roku, jeśli się nie mylę. To, co wtedy mówiono, że jest w Polsce tak zimno i dlatego Włosi przegrali. No, ale to było niesamowite. Nesta na obronie, Maldini. No naprawdę było tych parę meczy. Tylko się cieszyć. Ta bramkostrzelność rzeczywiście była szczególna. Mamy kolejnego słuchacza. Halo? Halo, cześć, Mateusz ze Szczecina. Cześć, Mateusz. Pozdrawiam tutaj pana Tomka. Pozdrawiam, witam. Słuchać jego wypowiedzi w różnych programach. A dzwonię bardziej z hejtem i to bardziej pod pole position. Ja mam pytanko, czy
Pan Gerhazy to jest stały bywalnik tam będzie? Czy ale po pierwsze Cezary, dlaczego Gerhazy nazywacie Cezarego? Cezary Gutowski jest na stałe, to jest jego format, bo zobacz, ja tutaj, to jest jego show, tak? Ja tylko go podpytuję na ważne takie rzeczy, które się dzieją w Formule 1 i na razie przy tym zostaniemy. Jesteśmy zadowoleni w miarę z wyników oglądalności tego kanału. Znaczy nie, ogólnie tego programu. Jest super, tylko że Czarka taki fanatyzm jest bardzo kierunkowy, że tak powiem. I takie pytanko, czy tam oprócz was jeszcze jacyś goście będą? Pewno będziecie starali się Roberta znowu. Może będziemy namówić, będziemy próbowali namówić, ale nie chcę zdradzać nazwisk, bo to są cały czas plany. Dopiero ruszyliśmy i zobaczymy, jak to się wszystko rozkręci, czy jeszcze w tym sezonie Formuły 1, czy już zaczekamy do następnego, bo w tym mało tych Grand Prix, zobaczymy, ile ich w sumie będzie. A pytanko takie, pan Tomek, lubi Formułę 1? Oglądam nieraz, no ale nie. Zwłaszcza jak był jeszcze no Robert troszeczkę w niej startował. Aczkolwiek no te pojedynki Hamiltona i innych tych wspaniałych sportowców z Formuły 1 no są emocjonujące, ale też nie tak, żebym był fanatykiem tego. Okej. Okay. No dobra, ja tylko tyle w takim razie. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. I ponieważ już powolutku będziemy kończyć, to jeszcze jest dużo takich pytań z czatu. Na przykład Maksymilian Mruk, już sobie przerzucam, bo mówiliśmy tutaj o Sergio Ramosie, bramkostrzelem. A Maksymilian Mruk, panie Michale, jako że Hyde Park w dobrym składzie, o właśnie, mamy taką zasadę, że pytamy o twoich, Maksymilian tutaj pyta, pytanko o piątkę najlepszych zawodników, z którymi grał i przeciwko którym grał. Pozdrawiam z Wągrowca. To jest bardzo dobre pytanie, bo chcę powiedzieć, że jak popatrzyłem, to ty naprawdę w karierze grałeś przeciwko zajebistym zawodnikom i w reprezentacji, jak popatrzeć, i w... Przecież ty w dwóch takich niesamowitych w historii polskiego tego, przynajmniej w XXI wieku meczach wystąpiłeś, w barwach ŁKS-u z Manchesterem United. Nie, ja nie grałem, już mnie nie było. Ale w tym rewanżu nie zagrałeś? Nie, w ogóle, mi już nie było, bo to było po mistrzostwie. Po mistrzostwie ty już byłeś o ser. Tak. No ale zagrałeś Wiśle przeciwko Realowi Madryt, tak. Galaktycznemu. Raul, Ronaldo, o Jezus Maria. Ronaldo, najlepszy Ronaldo, zawodnik, dla mnie, którego dla musiałeś... Jeden z najlepszych, ale chyba nawet najlepszy, bo tutaj nie ma tutaj za dużo się tym posiłkować, bo to sprawa jest jasna. Zidane jeszcze przecież, no ja tak. Już nie mówię, Raul, Zidane, Morientes, to też ciekawa postać, która tak naprawdę chyba w mniejszym stopniu była doceniana, dlatego on później do tej Walencji odszedł, ale to był niesamowite. On miał taką przewidywalność w polu karnym, tak jak Raul, bo Ronaldo to był wirtuozem, on potrafił zrobić wszystko. Z piłką widzieliśmy te powtórki, jak w meczach z Barceloną mija 13, czy tam w cudzysłowie oczywiście, tak od połowy mija tam czterech zawodników, czy pięciu kładzie na dupę, za przeproszenie bramkarza, jeszcze na bramkę, ale to są tam jedne z sytuacji, bo on tych goli miał mnóstwo, nie tylko w Barcelonie, ale i w PSV jeszcze wcześniej, jako jeszcze młodszy zawodnik i w reprezentacji Brazylii, ale był Thierry Henry, był Wilford, Trezeguet, no naprawdę było mnóstwo, Giovanni Elber, nie wiem, Claudio Pizarro, Ailton, Ebesant, no tych zawodników było co, Karsten Janker, co nie miara. Wielki taki łysy napastnik. Dugarry, Patrice Loco, Diego Simeone, Christian Vieri, nie wiem, można by wymieniać. Grałem w klubie z Juri Dziorkaefem, no wiadomo, tak. Miro Kloze, Mario Basler, Łukasz, Gibril Sissé, Olivier Capot, Filip Mexes, razem graliśmy na stoperze. No, Francuzów tam było też mnóstwo, to były wtedy te dobre francuskie czasy, zawodnicy. Może to nie było takie Paris Saint-Germain, jak jest teraz galaktyczne, ale naprawdę wtedy no, był Paris Saint-Germain, było Bordeaux z Zidanem, z Dugarrym, był Olympique Marsylia, także Olympique Lyon, także no, w Niemczech, czy to Dortmund, czy to Stuttgart, Freddy Bobicz w Stuttgarcie, czy to Bayern Monachium, no, tych drużyn było Schalke.
Mnóstwo zawodników i powiem szczerze, jakbym dzisiaj miał 20 wymienić, to bym też 20 tak. wymienił, bo ciężko i to by brakło. To jeszcze tylko powiedz, bo też o to jest pytanie, kto był twoim wzorem, gdy już wiedziałeś, że jesteś obrońcą, to czy jakiś inspirował cię obrońca? Ja zawsze inspirowałem się Paolo Maldinim. To aha. od zawsze mówiłem, zawsze się nim inspirowałem, nawet jeżeli, jak jeszcze nie grałem gdzieś tam już w UKS-ie, czy, bo wiadomo, że gdzieś tam sobie każdy poprzeczkę zakłada. Dla mnie to było awans do gdzieś tam pierwszej ligi, zakwalifikowanie się, znaczy wywalczenie sobie miejsca w podstawowym składzie. Później, jak już podczas gry w UKS-ie debiutowałem w reprezentacji, grać w reprezentacji na stałe, odejść gdzieś do klubu jakiegoś za granicę. I to wszystko gdzieś tam powoli te schody się tworzyły. Po tych schodach człowiek wchodził i marzenia się zaczęły spełniać. Paolo Maldini, ja dzisiaj co prawda z jego rywalem Zanettim, ale też z szacunku chciałem obrońcę jakiegoś mojego ulubionego. Maldini absolutnie też byłby w mojej piątce. Od zawsze. Tak. Jest z nami widz, jeden z ostatnich. Prosimy bardzo. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prosimy bardzo. Tomek z Gdańska z tej strony. Witamy. Przede wszystkim chciałbym podziękować Tomkowi Kłosowi za to, że godnie nas reprezentował i było super, nie? Dziękuję bardzo. I drugi, czy mogę mieć pytanie do Michała Pola? Dobrze, choć... Ja tu jeszcze będę wiele razy i wolałbym pytania do Tomka, ale proszę bardzo, spróbuję odpowiedzieć. Słuchaj, Michał, mam takie pytanie. Czy wy dostajecie jakąś kasę za to, że hejtujecie tak na co dzień Lechię Gdańsk, czy coś? Macie coś? Niestety nikt mi nigdy nie zapłacił za hejtowanie Lechii Gdańsk, ani nawet z żadnej innej drużyny z Ekstraklasy, ani w ogóle nigdy nie dostałem za wyrażanie opinii. To znaczy, że ktoś mi mówi, powiedz tak, to tutaj raz jeden w życiu, bo ja byłem omijany, tam są jacyś dziennikarze, mieli różne historie, ja nie byłem mainstreamowy, więc miałem tylko raz jeden, że przyszedł do mnie agent i chciał mnie namówić, żebym dobrze się wypowiadał o jego piłkarzach i tam, bo on coś tam będzie odpalał, no ale nie weszliśmy. I go odpaliłeś. Natomiast nie, czy my hejtujemy, ja nie wiem, czy my hejtujemy Lechię Gdańsk, my jako kanał sportowy. Ja w ogóle specjalnie zapraszam od razu na piłkę nocną w niedzielę z trenerem Strygałem się tu wieczorkiem spotykamy. On ogląda wszystko. Na pewno będzie dobry program. To już tak, od razu tak. mogę specjalnie powiedzieć. Poruszę kwestię Lechii Gdańsk i zobaczymy, czy on, trener to nie hejtuje, wyraża opinię, ale nie zaprzeczam, byśmy dostawali pieniądze za hejtowanie Lechii Gdańsk. Nie padła nawet taka propozycja. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem, nie sądzę, bo tutaj jesteśmy bardzo transparentni między sobą o dochody. Nie, no okej, okay, dobra, spokojnie. Słuchajcie, przepraszam was za to, bo ja was widzę w ekranie, a jest opóźnienie zajebiste, nie? Jest opóźnienie? No. Tak, mega mamy opóźnienie. No ale dobra, dziękuję wam bardzo tego, pozdrawiam was serdecznie. Dziękujemy i bardzo. Super, że się dodzwoniłem, nie? Pozdrawiamy. Życzymy Lechii Gdańsk jak najlepiej w finale Pucharu Polski. Właśnie. Czemu nie? Nie miałbym nic przeciwko. Fajna konfrontacja, no bo z Krakowem. Obrońca. Właśnie. Tak. I tutaj trener Stokowiec kontra trener Probierz. Fajna rywalizacja. A propos trenerów właśnie, bo tutaj dopytują. Miałeś też szczęście do takich postaci. Sam wymieniałeś Giru, Ottore Hagel. Andreas Brehme, to akurat wam się nie ułożyło, ale to też był mistrz świata. Adam Petrescu, Henryk Kasperczak, Janusz Wójcik, Jerzy Engel, Paweł Janas, Zbigniew Boniek przez chwilkę. Ale nie, ja nie byłem u prezesa Bonika. Nie powołał, to już prezes swoją jakąś tam drużynę powoływał, ale później byłem u trenera Janasa. Aha, a Janusz Wójcik, jakie masz wspomnienia? Bardzo dobre. To jest praktycznie trener, który aczkolwiek powołał mnie pierwszy raz
Był taki mecz z Gruzją w Katowicach, gdzie trenerem był na ten mecz Pawlak, trener Pawlak. Aha. I wtedy zostałem powołany, wygraliśmy wtedy z Gruzją 4-1. To był ostatni mecz chyba jakiś w eliminacjach i później był trener Wójcik i pamiętam, że pierwsze powołanie dostałem na ten pamiętny wyjazd do Santiago de Chile, Asunción, spadek samolotem, tak, składaliśmy, tak. Także... Po którym niektórzy z was przestali chcieć latać. No, Tomek tak? Łapiński między Tomek innymi Łapiński po tym właśnie. Meczu, ale to nie tylko myślę, że Tomek. Ja też powiem szczerze, że przez pierwsze 2 lata miałem bardzo duże problemy z lataniem, tym bardziej, że co drugi tydzień latałem we Francji na mecze z drużyną Auxerre i naprawdę było to dla mnie dużym, dużym problemem, aczkolwiek no... Minął też chyba ten bojaźni okres i zupełnie już się przyzwyczaiłem do jakichś tam turbulencji, ale oczywiście wolę bez tego. Ale Janusz Wójcik, jakaś masz bardzo, jakieś nie, no, anegdotę czy wspomnienie? Ojeju, tam można by anegdoty mieć mnóstwo. Motywator niesamowity. Przed meczami zależy to było z jakimi drużynami, ale potrafił w taki sposób motywować, że pewne rzeczy są nie do powtórzenia. Aczkolwiek no, były różne sytuacje, bo pamiętam, jak graliśmy mecz z Bułgarią, eliminację, pierwszy mecz na Warnie chyba. To co Czereś? Tak, to Czereszewski właśnie, Sylwek strzelił chyba 2 bramki i Tomek Iwan chyba 1, jeśli się... Bohater z Burgas. Tak, i to było tak, że dzień wcześniej mieliśmy trening, po 40 minutach nam światło na stadionie zgasili i w ciemnościach schodziliśmy do tego, no to... Oczywiście nie mieszkał w świętej pamięci trener Wójcik na odprawie odpowiednio to ubrać, te zgaszenie światła. Teraz wam te łby się zgasną przed meczem z Bułgarą. Tak? Także no, mnóstwo anegdot, ale bardziej znaczy inaczej, może one nie są do powtórzenia, o tak, bo za dużo takich mocnych słów padało, ale to był niesamowity motywator, niesamowity naprawdę człowiek, tak naprawdę ja u niego zadebiutowałem, jemu jestem za to wdzięczny, ale no, kto nie miał mocnych nerwów, mocnego, silnego charakteru, to wiedział, że on u trenera Wójcika długo nie pogra, bo tylko takich trener zawodników akceptował, takich szukał i takich dopasowywał do drużyny. Jeżeli mogłeś nawet troszeczkę być słabszy gdzieś tam piłkarsko, ale jeżeli miałeś charakter, jeżeli miałeś, oddawałeś wszystko na boisku, to u niego miałeś uznanie. I ostatni widz już dzisiejszego wieczoru. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Arek z Trójmiasta, powiedzmy, koło Trójmiasta. Witamy, pozdrawiamy Trójmiasto. Witamy, cześć. No, próbowałem się dzwonić przez cały wieczór, żeby panu Tomkowi zadać pytania. Jako kibic Legii, no wiadomo, trochę inny obrońca i innej drużyny, ale szacun. No zawsze był Zielu i Łapiński gdzieś tam w Widzewie, ale inne zupełnie z innej beczki. Panowie. Poszedłem na mecz eliminacyjny polskiej siatkówki ze Słowenią. Jako kibic reprezentacji zawsze jeździłem na mecze. I jak zobaczyłem tą siatkówkę, no to wam powiem, że to jest trochę inny poziom. Czy my możemy w ogóle dorównać w nodze? Dobre pytanie. Myślisz, że no bo siatkarze, mistrzowie świata, podwójni, obronili, to nie do wyobrażenia. To w piłce nożnej nikomu się ostatnio nie udaje nawet, ale myślisz, znaczy, czy wierzysz, generalnie mówiąc, nawiązując do tego, mówisz, słuchacz, że pójdzie dobrze z polską piłką, że no, nie wiem, Euro 2021, czy Liga Narodów, czy... Czy to w ogóle jest możliwe, nie? Bo czy jest możliwe, no patrząc jakich mamy przeciwników, no to jeżeli mamy Włochów, mamy Holendrów, mamy Bośnię i Hercegowinę, no
nie oszukujmy się, no z Włochami, z Holendrami będzie ciężko, ale jeszcze. My też nie mamy się czego wstydzić, bo naprawdę my mamy dobrą drużynę, dobrych zawodników. Oczywiście przyjdzie powoli czas na jakieś zmiany w tej reprezentacji, bo nie oszukujmy się, no lata idą do przodu, nikt nie w metrykę nie zagląda. Ja jestem zwolennikiem tego, jeżeli dobrze grasz, to nie patrz na to, czy masz 25 czy 35 lat. Jeżeli, bo zawodnicy w różnych reprezentacjach pokazują, że można w wieku 35-36 lat być bardzo dobrym zawodnikiem. Oczywiście trzeba gdzieś tam próbować, starać się robić następców, tylko pamiętajmy, no, nie łudźmy się. Takiego zawodnika jak Robert, jeżeli Robert z reprezentacji kiedykolwiek odejdzie, pewnie długo nie będzie, no bo to historia pokazuje. Oczywiście można tą pozycję w jakikolwiek sposób uzupełnić, ale jak prześledzimy to, co Robert, jak stawiał pierwsze kroki w reprezentacji, później jak to wszystko się gdzieś tam zmieniało, jego doświadczenie, wielkie imprezy spowodowały to, że dzisiaj Robert nie jest tą dziewiątką, co był w 2016 roku, tylko on jest bardziej już taki, który lubi się cofnąć po piłkę, lubi tą piłkę dostać, przytrzymać, poczekać, aż zawodnicy podejdą do niego, żeby mógł z kim grać. No, troszeczkę czas się zmienił. To nie jest to, że Kuba Błaszczykowski 8 lat temu dogrywa mu piłki na nos. To, że Kamil parę lat wcześniej też mu dogrywa, no, to są troszeczkę się realia zmieniają. Inna odpowiedzialność jest zawodników, bo dzisiaj w 100% Robert bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje. Kiedyś było tego, że strzelać miał bramki i wykorzystywać sytuacje podbramkowe. A dzisiaj oprócz tego bierze odpowiedzialność za rozwój tych akcji. A często inni zawodnicy też to wykorzystują. No ale powiedzmy, czy ty wyobrażasz sobie dzisiaj reprezentację bez Roberta? No ale nie wyobrażam sobie, a tymczasem za chwileczkę będziemy musieli sobie zacząć wyobrażać. No tak, ale na razie póki co cieśmy się to co mamy. Nie, no ja żałuję, że Euro w ogóle jest, nie ma 2020. No oczywiście, że tak, ale jest, uważam, finał. Że to jest ten moment za rok, gdzie powinniśmy coś w tym euro zrobić. Mamy grupę, w której naprawdę możemy powalczyć. Nie mamy się co wstydzić. Mamy zawodników w poważnych i w bardzo dobrych klubach, którzy odgrywają znaczące role. Teraz piłka i boisko wszystko weryfikuje. Powolutku kończymy. Jeszcze parę pytań z czatu. Fajnie, bo widzę, że tu Jagoda Drzazga nawiązuje. Prosi, żebyś powiedział, czy Paulinho, czy wtedy było widać, że to taki zawodnik z innej ligi i zrobi taką karierę, reprezentacja, Tottenham, Barcelona. I tak dalej, i tak dalej. Czy było widać? Nie wiem, czy było widać. Nie będę tutaj nikogo cukrował, że powiem, że tak, widziałem, że on będzie grał kiedyś w Barcelonie. Nie, bo tak nie miał coś swojego, bo Brazylijczycy mają coś takiego, ale nikt nie spodziewał się, że to będzie. Słuchajcie, to były troszeczkę inne kiedyś czasy. ŁKS wtedy różne perturbacje były, przede wszystkim finansowe. No wszystko gdzieś tam próbowano od pierwszego do 30 sklepcić, bo na to wpływają duże. Przychodzili nowi zawodnicy, młodzi zawodnicy. Przyszło wtedy, pamiętam, Paulinho, jeszcze dwóch zawodników z Litwy, z nowym współwłaścicielem, którzy zaczęli grać. Pół sezonu oczywiście Paulinho grał. Ja podczas Mistrzostw Świata w Soczi spotkałem się z Paulinho, tam chwilę rozmawialiśmy, wspominaliśmy te czasy, ale on sam powiedział, mówi: Tomek, ja przyjechałem, musiałem jakoś żyć, grałem tam w trzeciej lidze, ale chciałem kończyć karierę, bo po tym, co mnie spotkało w Polsce, a myślę, że to też miało poniekąd rację, inaczej, tytułanie się po Europie spowodowało to, że on już wolał iść do pracy niż grać w piłkę, no ale gdzieś tam ktoś go namówił, zobaczyli go. No dzisiaj się okazuje, że to jest zawodnik, który naprawdę zrobił
choć chyba już nie gra w reprezentacji Brazylii na obecną chwilę, ale zrobił naprawdę duże wrażenie. Chyba wszyscy byliśmy pod wrażeniem, jak można z takiego szczebla praktycznie, który się złamał, wyjść na piedestał. Króciutko, Marcin Sikora pyta, gdzie Tomek Kłos czuł się lepiej, we Francji czy w Niemczech? Gdzie ci się lepiej żyło? To wszystko bardzo dobrze się ułożyło, bo we Francji poczułem, co to znaczy piłka zagraniczna, co to znaczy dyscyplina, co znaczą treningi, jak do tego wszystkiego się podchodzi, jaka jest odpowiedzialność, w ogóle całe zaplecze wokół drużyny, zgrupowań i tak dalej. A myślę, że Kaiserslautern to już było takie wejście w taką ciut bardziej dorosłą piłkę, bo w Kaiserslautern byli dużo bardziej doświadczeni zawodnicy, Mario Basler, Jurij Dziurkaew, Marian Christoph, no, którzy, przy których tak naprawdę ja miałem 27 lat, jak odchodziłem do Kaiserslautern, czułem się bardzo, bardzo młodo. A idąc do OSR, mając 25 lat, czułem się już taki dojrzały. Aha. Także dwie różne rzeczy. Przy tych zawodnikach oczywiście mogłem się uczyć i myślę, że czy dobrze. No, tu grałem w finale Pucharu, inne też, o co innego graliśmy. Graliśmy o czwarte miejsce zdobyliśmy. Grałem w finale Pucharu Niemiec z Bayernem Monachium, co prawda przegranym 3-1, no ale jednak był w półfinale Ligi Europy wtedy, przepraszam, Pucharu UEFA. No troszeczkę wyższa jednak pozycja była Kaiserslautern i w Kaiserslautern jakoś mi się tak, inaczej, nauka na pewno była potrzebna w OSR, żeby później móc iść do Kaiserslautern. Tak. To już ostatnie pytanie, no bo ono musi paść. Nitro, ale mnóstwo też osób pyta cię o to, no, co sądzisz o tym, co się, o tym sezonie LKS-u i czy LKS wróci za rok choćby już do Ekstraklasy i czy wierzysz, że już wkrótce za parę lat dwie łódzkie drużyny w Ekstraklasie, czy to jest możliwe? Jest, oczywiście wszystko jest możliwe, tylko patrząc jak to wszystko, w którym kierunku to gdzieś tam poszło, to troszeczkę szkoda, ale to też nie jest uzależnione od tego, czy ŁKS mógł, czy nie mógł. Była taka klauzula odejścia Ramireza. On był tą siłą napędową, on był tym zawodnikiem, który nadawał ton, wiatr tej drużynie i oni gdzieś tam z tym wiatrem szli. No, zmiana trenera, no ja nie jestem decydentem w ŁKS-ie, nie wiem, czy to dobre rozwiązanie, czy nie. Przyszedł trener stawowy, zobaczymy, no dajmy szansę. Nie wiem, dlaczego oczywiście, no, za wyniki, no, jeżeli rozstaje się trener Kaziu Moskal, a Kazia znam bardzo dobrze i troszeczkę mnie to posunięcie zdziwiło, tym bardziej, że no ale to są ludzie odpowiedzialni i którzy za to odpowiadają, później będą za to rozliczeni. Gdyby ktoś ci zaproponował znów stołek dyrektora w ŁKS-ie, przyjąłbyś? Nie wiem, to nie rozmyślam w tej chwili, tam jest z tego co wiemy, dyrektor ma kontrakt i na tym pozostawmy to. I na tym zostawiamy. Bardzo dziękuję, moi drodzy. To był Hejt Park z Tomaszem Kłosem. Ja tylko przypomnę, że jutro zapraszamy na kanał sportowy trening z Robertem Podolińskim. Nasze wielkie walki. Mój pierwszy raz z Tomka Smokowskiego, druga część z Markiem Plawgo. A w niedzielę, czyli cały weekend, zamkniemy piłką nocną z trenerem Strejlałem. Bardzo serdecznie zapraszam na antenę kanału sportowego. Dziękuję bardzo za dzisiaj i dobranoc. Dobranoc.